Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że możemy tu w tym świętym miejscu przeżyć kolejne niezwykłe spotkanie z kulturą na najwyższym poziomie. Moi drodzy, Wielki Post to jest czas, kiedy duchowo pielgrzymujemy w stronę Kalwarii, nie tylko tej zebrzydowskiej, ale w stronę Golgoty, bo tam dokonało się nasze odkupienie. Uświadamiamy sobie, że krzyż jest znakiem ogromnego cierpienia, bezradności, poniżenia. Ale dzięki obecności Chrystusa krzyż staje się znakiem nadziei, znakiem zwycięstwa. I kiedy patrzymy na historię każdego z nas, spoglądamy na życie rodzin, na życie naszego narodu, to tak często przypomina ono może rozczaskane lustro, ale dzięki obecności Chrystusa, Matki Najświętszej, jest to także dla nas taka krzyżowa droga, która jest nie tylko znakiem trudu, cierpienia, czasem bezradności, ale jest także znakiem nadziei i ufamy, że ostatecznego zwycięstwa. Dlatego chcemy, żeby na tych naszych drogach wielkopostnych, ale także w tych drogach w wymiarze społecznym, narodowym, nie zabrakło obecności Chrystusa, mądrości Ewangelii i obecności naszej najlepszej Matki i Królowej Maryi, która nam zawsze towarzyszy i jest najlepszą przewodniczką na drogach wiary, nadziei i wzajemnej miłości. Dlatego pod jej szczególną opiekę polećmy nie tylko to spotkanie, ale także wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, Kościoła i wszystkich bliskich naszemu sercu, aby także ten dzisiejszy wieczór był dla nas wszystkich takim umocnieniem właśnie w odważnym, pełnym nadziei spojrzeniem ku przyszłości. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Królowo rodzin, wspomożycielko wiernych i Królowo naszego narodu. Zaśpiewamy wspólnie Rotę. Może wstaniemy, bardzo proszę. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli zżył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż.
dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym białokrukowym spotkaniu patriotyczno-religijnym związanym z promocjami naszych książek. Szczególnie uwaga będzie poświęcona dzisiaj dwóm pozycjom. Bestsellerowej książce profesora Roszkowskiego Roztrzaskane lustro, a także albumowi Adama Bujaka Matka Boża. Chciałabym serdecznie przywitać oczywiście w pierwszej kolejności wszystkich naszych prelegentów, którzy dzisiaj będą zabierać głos. Pana profesora Andrzeja Nowaka. Pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Po raz pierwszy z nami tutaj obecnego pana profesora Zbigniewa Stawrowskiego. Pana posła Janusza Szewczaka. Księdza profesora Jana Machniaka. Naszego mistrza związanego od początku z Białym Krukiem Adama Bujaka. Prezesa wydawnictwa Biały Kruk Leszka Sosnowskiego. Szczególnie chciałabym przywitać również pana profesora ministra Janusza Kaweckiego. Oraz przewodniczącego Akademickiego Klubu Obywatelskiego z Krakowa, pana profesora Bogusława Doparta. Jest z nami również pani Ewa Barańska-Jamrozik, nasza wspaniała artystka, karykaturzystka, malarka, rysowniczka, której wspaniały rysunek można było ostatnio zobaczyć na rozkładówce w lutowym numerze wpisu. Szczególnie Państwu polecamy, bo jest to naprawdę perełka. Proszę Państwa, bardzo prosimy jako pierwszego o zabranie głosu pana profesora Andrzeja Nowaka. Tytuł jego wykładu 2019 rok Unii Lubelskiej w kontekście Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję na to kolejne ważne spotkanie poświęcone dwóm także niezwykle ważkim w swojej treści i w swojej wiecznej aktualności książkom. Oczywiście bardziej słowo wieczność kojarzy się z tym, co możemy poprzez pryzmat pięknych zdjęć i przede wszystkim obrazów, które na nich są uwidocznione, miejsc sakralnych, zobaczyć w książce mistrza Adama Bujaka poświęconej ikonom Matki Bożej, obrazom odsyłającym nas do Ojczyzny Niebieskiej. Ale także ważnym tematem i na nim pozwolę sobie skupić się przez chwilkę i próbować skupić Państwa uwagę, jest nasza Ojczyzna Ziemska, którą wybieramy od ponad 1000 lat, myśląc o Polsce jako tym najważniejszym dla nas pojęciu, bliskim pojęciu domu. Ale nasz polski dom został zbudowany z cegieł, rękami naszych przodków, wypalanych w piecu kultury europejskiej, tradycji europejskiej, starszej od Polski, takiej, w której Polska wyrosła. I to połączenie polskości i europejskości jest nam dane od początku, od chrztu. Ale czy Europa może być takim samym dla nas domem, w takim samym stopniu domem, jak Polska? Czy może zastąpić Polskę jako dom? To jest pytanie ważne, czasem stawiane w sposób przewrotny, taki by przekonać nas, że już nasz stary dom, Polska,
dla innych to może być kraj taki jak Węgry, jak Hiszpania, jak Włochy, jak Francja, że te wszystkie stare, w cudzysłowie, domy już zmurszałe, niepotrzebne, nie są dla nas wygodnym pomieszczeniem, nie są w istocie domami. Dlatego często mówi się dzisiaj o Unii Europejskiej w jej obecnym kształcie jako o koncepcji, która ma zastąpić, zniwelować, usunąć tożsamości związane z narodami, uznane za przesłankę do wojny, uznane za przesłankę do konfliktów, uznane za przesłankę do pilnowania granic, za których łypiąc groźnie okiem i trzymając pałkę w ręce, myślimy tylko o tym, jak uderzyć tą pałką sąsiada. Taka wizja Europy, tej, która istniała ponad tysiąc lat przed Unią Europejską, jest nieuczciwym bardzo uproszczeniem historii. Mówiłem już o tym kiedyś tutaj także, pozwolę sobie tylko jednym zdaniem do tego nawiązać, że jakimś symbolem tego spojrzenia z punktu widzenia dzisiejszego projektu Unii Europejskiej na historię Europy jest Dom Historii Europejskiej zbudowany za pieniądze podatników z całej Europy, za 50 milionów euro przy brukselskim parlamencie. Dom, w którym nie znalazło się miejsce dla żadnego z wybitnych myślicieli europejskich, nie znalazło się miejsce dla żadnego z wybitnych pisarzy europejskich. Nie ma tam ani Szekspira, ani Moliera, ani oczywiście można powiedzieć Mickiewicza, Cervantesa, nie ma ich. Nie ma żadnego z wielkich kompozytorów europejskich, nie ma ani Bacha, ani Mozarta, ani w związku z tym także Chopina. Nie ma katedr, nie ma nic, co mogłoby się kojarzyć dobrze z Europą przed Unią Europejską. Europa dobra zaczyna się dopiero po 1945 roku wraz z pomysłem Unii Europejskiej, a jej, można tak powiedzieć, takimi, no może chyba to słowo byłoby tutaj najlepsze, zapowiadaczami, przepraszam, ono jest bardzo niezgrabne, tej pięknej przyszłości są Karol Marx i jego uczniowie. Do tego się sprowadza to, co dobre w przeszłości Europy, przed Unią Europejską, przez Jean-Claude'em Junckerem. Kościół jest i naród na ławie oskarżonych jako dwaj główni oskarżeni w całej przeszłości Europy. A więc Unia Europejska jako sposób na zastąpienie starej, złej tożsamości, która opiera się na dwóch fundamentach uznanych nie tylko za zmurszałe, ale za z gruntu złe, zatrute, na narodzie i na religii chrześcijańskiej jako podstawie tożsamości kulturowej Europy i dylematów w niej zawartych. Otóż z tego punktu widzenia próba porównania eksperymentu Unii Europejskiej z tym eksperymentem, który trwał znacznie dłużej od Unii Europejskiej. Unia Europejska już się rozpada, wciąż o tym mówimy, wciąż jest to temat numer jeden, wyjście jednego z najważniejszych, największych i obdarzonego najdłuższą tradycją demokratyczną w Europie obok Islandii kraju, czyli Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jest niewątpliwie świadectwem tego, że Unia się rozpada. A więc ta Unia już się rozpada, zależy jak liczyć, w trzeciej lub szóstej dekadzie swojego istnienia, zależy od którego momentu uznamy początek Unii. Tymczasem Unia Polska, polsko-litewska, polsko-litewsko-ruska, też zależnie jak kto ją zechce nazwać, nie będę się teraz nad tym zastanawiał dłużej, trwała znacznie dłużej. Trwała ponad 400 lat. I w tym roku będziemy obchodzili ważną, piękną rocznicę centralnego, można tak powiedzieć, punktu w historii tej Unii, Unii Lubelskiej, zawartej, zaprzysiężonej 1 lipca 1569 roku w Lublinie. Unia Lubelska niejako wieńczyła proces zbliżenia na drodze
Użyję znowu słowa może źle brzmiącego po polsku, ale słowa, które tu pasuje. Na drodze konsensusu, ucierania się, uporczywego, długiego ucierania się racji, punktów widzenia, aż otrzymano nie bez tarć zgodę na głębszą Unię, na Unię, która przetrwać miała jeszcze następnych 220 lat, ale poprzedzało Unię Lubelską 182 lata już istniejącej Unii. Unii od Krewa przez Horodło, Mielnik, aż właśnie do Lublina. A więc Unia, którą chcemy rzetelnie zawierać za zgodą zainteresowanych, z uwzględnieniem ich interesów, nie może być Unią narzucaną odgórnie, nie może być Unią przyspieszaną, potrzebuje czasu, czasu na zrozumienie, przeanalizowanie, wyjaśnienie, czy warto być razem, czy lepiej być osobno. A więc w 183 roku istniejącej już Unii Polsko-Litewskiej dochodzi do tego aktu pogłębienia Unii Lubelskiej. Jak on brzmi? To jest 19 punktów, nie będę ich czytał, chociaż nie jest to długi akt, mieści się na jednej dużej, co prawda, karcie pergaminowej. Ja przeczytam tylko jeden punkt, najważniejszy, punkt trzeci. Iż już Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna, ale jedna, a wspólna Rzeczpospolita, która się z dwóch państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. Na kilka pojęć w tym trzecim punkcie Unii Lubelskiej chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, pojęcie Rzeczpospolitej. Pierwszy raz wprowadzone do dokumentu tej rangi państwa polsko-litewskiego. Rzeczpospolita, czyli rzecz ludu, rzecz wspólna obywateli. Drugie pojęcie, które chciałem podkreślić, to jest pojęcie narodu i ludu, bo obydwa występują tutaj. Rzeczpospolita zrosła się z dwóch państw i narodów, czyli z narodu polskiego i litewskiego, tak trzeba to rozumieć, i zostaje uszanowana tożsamość każdego z tych państw, ich tradycja i tożsamość każdego z tych narodów. Ale jednocześnie tworzy się jeden lud w znaczeniu obywatele. Obywatele, którzy tworzą razem tą Rzeczpospolitą. Ci, którzy są właścicielami, jeśli można tak powiedzieć, a zarazem sługami Rzeczypospolitej, Republiki. Otóż w tym świetle będziemy zastanawiać się krótko oczywiście nad tym, jak Unia Europejska rozumie pojęcie Rzeczpospolitej, narodu i stosunku między mieszkańcami Unii Europejskiej, a ich prawem do obywatelskiej reprezentacji w strukturach decyzyjnych Unii. Ale zanim do tego przejdę, to naprawdę już nie będę długo mówił, tylko chcę jakby wprowadzić Państwa w istotę tego porównania Unii Europejskiej z kryzysem, którego dotyczy książka profesora Roszkowskiego, kryzysem współczesnej cywilizacji zachodniej, której jednym z przejawów jest obecna tendencja i obecny kształt Unii Europejskiej. Otóż Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae napisał takie słowa. Demokracja jest środkiem, a nie celem, a jej wartość rodzi się lub zanika wraz z wartościami, które ona wyraża. I wydaje mi się, że znakomicie można tę uwagę, głęboką uwagę dotyczącą sensu lub bezsensu demokracji, odnieść do pojęcia Unii. Unia jest środkiem, a nie celem, a jej wartość rodzi się lub zanika wraz z wartościami, które ona wyraża. Musimy zatem zapytać, jakie wartości i jaki cel miała osiągnąć Unia Lubelska, jakie wartości i jaki cel chce osiągnąć dzisiejsza, w dzisiejszym kształcie Unia Europejska.
Unia Lubelska nie była zbudowana tylko na wartościach, tak jak w świecie polityki w ogóle, a Unia jest tworem politycznym. Tym, co motywuje do współdziałania, jest zagrożenie, zagrożenie zewnętrzne. Najważniejszą bezpośrednią przesłanką do zawarcia ściślejszej Unii w Lublinie była agresja moskiewska, trwająca już ponad 75 lat, niemal bez przerwy, która uszczuplała, odrywała po kolei od Litwy, od Wielkiego Księstwa Litewskiego coraz większe obszary. Litwa nie była w stanie sobie poradzić z tym sama. Straciła już 1/3 terytorium w ciągu tych 75 lat na rzecz agresywnego imperializmu moskiewskiego i Królestwo Polskie, korona, włożyło coraz większe środki, pieniądze na to, żeby Litwę obronić. No ale jeżeli łożymy środki, mówią obywatele Królestwa Polskiego, to powinniśmy porozumieć się lepiej na temat nie tylko odpowiedzialności i praw, ale również podziału tej odpowiedzialności i współodpowiedzialności za całe królestwo, łącznie z Wielkim Księstwem Litewskim. I reforma wewnętrzna, która dokonywała się wtedy w koronie Królestwa Polskiego, postawiła sobie za jeden z celów, tak zwany ruch egzekucyjny, właśnie spojenie lepsze z Wielkim Księstwem Litewskim, ażeby skuteczniej móc radzić sobie z tym zewnętrznym zagrożeniem. W roku 1563 padł Połock. Iwan Groźny zajął Połock, wielką twierdzę i gród, już nie tak daleko od Wilna. To już nie jest bardzo daleka rubież Wielkiego Księstwa Litewskiego. To już jest o, powiedzmy, 4 dni drogi od Wilna, drogi ówcześnie pokonywanej przez konnego. W tej sytuacji przyspieszyły rozmowy o Unii, chociaż część panów litewskich nie chciała tego, bo bronili swojej tożsamości i bronili swoich przywilejów wewnątrz Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tu zagrała inna część, niezwiązana z zagrożeniem zewnętrznym, ale z wartościami. Otóż w koronie Królestwa Polskiego rozwijała się kultura obywatelska, a wraz z nią prawa, które przychodziły dla tych, którzy ją podzielali, którzy byli do niej zaproszeni. I właśnie w roku 1563 król Zygmunt August nadał pełne, wszystkie prawa szlachcie prawosławnej. Te, oczywiście prawa dla prawosławnych były stopniowo przez kolejne dekady poszerzane wewnątrz Unii Polsko-Litewskiej, gdzie jednak dominował katolicyzm, ale ostatecznie zakończył ten proces, dając wszelkie, bez żadnych wyjątków, prawa szlachcie prawosławnej, a ona tworzyła przecież bardzo dużą część mieszkańców, większość mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli szlachta dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. I to właśnie przyczyniło się do zwycięstwa wśród obywateli, wśród tych, którzy chcieli być obywatelami wewnątrz Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwycięstwa przekonania, że warto być z Polską, bo Polska wraz z Unią oferuje wolność, uczestnictwo w obywatelskiej strukturze wolności. I choć panowie litewscy będą bronili się przed tą Unią, która zabierze im część ich władzy, to jednak uznali to, że ogromna większość obywateli w ich księstwie, szlachty, chcących mieć takie same prawa, czyli pełne prawa, jak obywatele w koronie Królestwa Polskiego, głosuje nogami i przysięgą za Unią z Polską. To właśnie sprawiło, że zagrożenie zewnętrzne, poważne, zagrożenie Imperium Rosyjskim, które dokonywało kolejnych zaborów, i wybór wartości obywatelskich przekonywały mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego do Unii. Ale było coś jeszcze, trzeci element, który także trzeba tutaj uwypuklić. To była kultura. Kultura nie tylko w rozumieniu wąskim, obrazy czy
literatura. To była także kultura polityczna, ale również była to właśnie ta kultura, jaką kojarzymy ze słowem, z literaturą. Moment zawarcia Unii Lubelskiej to jest moment prawdziwego Big Bangu, wybuchu polskiej kultury, literatury. To jest czas, kiedy już Mikołaj Rej odchodzi, ale u szczytu rozwoju jest talent Jana Kochanowskiego. Kiedy dokumenty pisze się po raz pierwszy po polsku, czytałem tekst oryginalny Unii Lubelskiej, nie tłumaczenie z łaciny. Unia Lubelska została już spisana po polsku, bo język polski dojrzał w międzyczasie do języka zdolnego wyrazić każdy niuans myśli politycznej i każdy odcień ludzkiej duszy. I to właśnie sprawiło, że najwięksi panowie litewscy, którzy mówili w domu po litewsku, jak Radziwiłłowie, Mikołaj Rudy, Mikołaj Czarny, rozumieli, akceptowali to, że w życiu publicznym musimy mówić po polsku, bo to jest język, którym więcej można wyrazić w życiu publicznym. No nie ma na razie literatury litewskiej. Nie ma także, mimo znacznie głębszych tradycji i bogatszej kultury, takiej literatury w języku ruskim wtedy. A więc bardzo wyraźna przewaga polegająca na atrakcyjności kultury polskiej i niesionej wraz z nią idei, czy całego zestawu idei wartości kultury europejskiej, sprawiła także, że Unia Lubelska mogła się zakorzenić, że Unia mogła się zakorzenić na kulturze, na atrakcyjności kultury. Jej symbolami były nie tylko dzieła Kochanowskiego przeniesione na wschód, ale był także kształt kościołów, które ustawiły niejako granicę kulturową na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej. Łatwo ją dzisiaj zobaczyć, gdzie kończą się te kościółki gotyckie i barokowe, a gdzie zaczyna się już wyłączne panowanie bez śladu tej architektury, panowanie cebulastych kopułek moskiewskiej architektury. Otóż to, czy także przeniesienie przez kulturę polską tradycji wolności w miastach uwidocznionej przez prawo magdeburskie. Mińsk, Kijów, Grodno przyjmują prawo magdeburskie z dumą przez Polskę. Nie z Niemiec, tylko przez Polskę. A więc przez Polskę idzie to, co wartościowe z Europy do krajów na wschód od Polskę położonych, które łączą się z nią w Unii Lubelskiej. I to powiedziawszy, spójrzmy teraz na te wartości, które niesie ze sobą i te cele, które niesie ze sobą Unia Europejska. By nie pomylić się w tym zestawie, sięgnąłem do wydanej chyba w zeszłym tygodniu broszury, jaką przygotowała Komisja Europejska i Fundacja Batorego. Unia, czy ją znamy? Napisana przez panią byłą ambasador w Moskwie, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i pana Jana Jakuba Chramca. Czym jest Unia? Po pierwsze, dialog zamiast wojny. Jedyna perspektywa wojny, jaka tutaj się pojawia, to jest wojna domowa, a więc nie ma zagrożenia z zewnątrz. Zagrożenie jest wewnętrzne. My jesteśmy zagrożeniem dla Unii. Unia chroni nas przed nami samymi, bo my, gdyby nie było Unii, natychmiast zaczęlibyśmy wojnę, trzecią wojnę światową między sobą. A więc pierwszą podstawą, z której najbardziej dumna jest Unia Europejska, jest projekcja strachu. Jeżeli nie będzie Unii Europejskiej, to rzucimy się sobie wszyscy do gardeł, pozarzynamy się, bo w każdym z nas siedzi Adolf Hitler. To jest ta perspektywa. W Unii jest dobrze żyć. To jest drugi punkt, bardzo pięknie, choć ogólnikowo brzmiący. Niestety przeczy mu załączona tam tabelka, bo ta tabelka odwołuje się do badań poczucia szczęśliwości. Są takie prowadzone w różnych krajach na świecie. I okazuje się, że jednak Unia Europejska przegrywa w tych badaniach z okropnymi Stanami Zjednoczonymi Donalda Trumpa. Tam więcej ludzi identyfikuje się jako szczęśliwi niż w Unii Europejskiej, choć mniej identyfikuje się ze szczęściem w Rosji czy w Chinach. Ale nie wiem, czy to wystarczy jako dobra reklama dla Unii Europejskiej.
Broszura przekonuje dalej, że Unia w istocie zwiększa znaczenie Polski. Polaku, jesteś w Unii ważny. Tak brzmi tytuł kolejnego rozdziałku tej broszury, przywołujący hasło Konstytucji nihil novi. Nic o nas bez nas, prawda? Nic nowego bez naszej decyzji. Tu wkraczamy już w obszar nowomowy, to znaczy w obszar, w którym hasła propagowane przez Unię są w istocie zaprzeczeniem rzeczywistości. Czy rzeczywiście nic o nas bez nas? Jeżeli Polska nie mogła zdecydować o tym, kto ją reprezentuje w Komisji Europejskiej, tylko została przegłosowana przez pozostałe kraje, to akurat znaczy wszystko, co najważniejsze dla nas, może być zdecydowane bez nas. Skoro w tym najważniejszym głosowaniu, gdzie demokratycznie wybrany rząd polski, parlament polski, nie miał żadnego wpływu na to, kto będzie kandydatem z Polski na objęcie urzędu przewodniczącego Komisji Europejskiej, pokazało jasno, że jednak coś o nas bez nas i to coś ważnego może być rozstrzygane. Nie będę omawiał wszystkich tych rozdziałków, powiem tylko jeszcze o dwóch. Unia to wartości, bo to nas interesuje. A więc jakie wartości wymienia ów tekst? Celem Unii jest obrona demokracji, praworządności i praw człowieka. I tu może warto zastanowić się właśnie nad tym punktem, już nie będę analizował dalszych, nad tym punktem, w którym Unia powołuje się na obronę demokracji. Otóż przypomnę, że jeszcze 10-15 lat temu, kiedy kandydował do Unii Europejskiej pan profesor, znaczy, przepraszam, do Parlamentu Unijnego pan profesor Roszkowski, mówiło się dużo o deficycie demokracji w Unii, w strukturach Unii, no bo wiadomo, tej komisji, no i właściwie większości unijnych instytucji nie wybiera się w sposób demokratyczny, więc wzmocnienie Parlamentu Europejskiego miało być tego remedium. Dzisiaj nikt nie mówi o deficycie demokracji. Nic się nie zmieniło, to znaczy nie są bardziej demokratyczne instytucje unijne, tylko już się o tym nie mówi. Dziś bardziej szczerze powiedziałbym, mówi się o zagrożeniu populizmem. A więc demokracja jest w istocie zagrożeniem z punktu widzenia Unii Europejskiej. Cóż bowiem oznacza populizm? Wolę ludów, demosów, które zamieszkują Unię Europejską i które powinny być z definicji obywatelami tej większej Rzeczpospolitej. Ale Unia Europejska nie jest Rzeczpospolitą. Podkreśla to właśnie to stwierdzenie, że populus, lud, ten właśnie lud wymieniony w trzecim punkcie Unii Europejskiej jako wspólnota polityczna ponad narodami składającymi się na kraje Unii Lubelskiej, że ów lud polityczny jest właścicielem, właścicielem Rzeczpospolitej. Unia Europejska dzisiaj mówi, że lud jest największym zagrożeniem dla Unii Europejskiej. Wara wam od Unii Europejskiej. O tym mieliśmy okazję mówić, kiedy prezentowana była tutaj książka, znakomita książka pana profesora, pana doktora Szewczaka, posła Szewczaka. O pytaniu, kto jest właścicielem dzisiaj struktur politycznych, państwa, tej pozornej demokracji. Coraz wyraźniej ujawnia się to, że nie lud, nie ludzie, nie obywatele, ktoś inny jest właścicielem. Otóż Unia Europejska dość otwarcie mówi, że lud, demos, obywatele są zagrożeniem dla Unii Europejskiej, są niebezpieczni, tworzą groźbę populizmu. Otóż jeśli tak spojrzymy na dzisiejszy problem Unii Europejskiej, w którym obywatelskość jest postawiona na antypodach tego, czym była w pierwszej Rzeczpospolitej, czym była w Unii Lubelskiej, bo tam przyciągała kolejnych, nie tylko szlachtę. Czytałem teraz znakomitą książkę bawarskiej badaczki Karen Friedrich,
która opisuje, jak atrakcyjny był model obywatelski dla mieszczan Prus królewskich, tych z Gdańska, Elbląga, Torunia, innych miast, którzy bardzo, że tak powiem, umacniali swoje przekonanie, że warto być w Rzeczpospolitej, chociaż na co dzień mówią po niemiecku, chociaż nie mają takiej tożsamości jak mieszkańcy, powiedzmy, Małopolski, to jednak chcą tutaj być, bo tu jest możliwość realizacji najpiękniejszego przeznaczenia człowieka we wspólnocie politycznej, wolności. A gdzie indziej tego nie ma. W Prusach książęcych u elektora brandenburskiego tego nie ma. Dzisiaj Unia Europejska nam mówi, obywatelskość jest zagrożeniem. Demokracja jest w istocie zagrożeniem, wbrew tezom tej propagandowej broszurki. Otóż właśnie z tego punktu widzenia warto spojrzeć na doświadczenie polskie, które nie było doświadczeniem wiecznym. Unia skończyła się łącznie, licząc od Unii Krewskiej, po 410 latach. Skończyła się nie dlatego, że chcieli tego Litwini, Polacy, Białorusini czy Rusini w ogóle mieszkający w Rzeczpospolitej, tylko dlatego, że rozebrały ją sąsiednie mocarstwa. A więc wracam tutaj do kwestii siły. Unia, żeby trwać, potrzebuje nie tylko wartości, ale i siły odpornej do zagrożeń zewnętrznych. Czy Unia dzisiejsza oferuje taką siłę? Jest taki punkt w owej broszurce, który mówi Unia tarczą przed mocarstwami. Tak nazywa się ten rozdział. Unia tarczą przed mocarstwami. Bardzo ciekawy tytuł. Odzwierciedla on chyba sformułowanie prezydenta Macrona, który mówił o tym, że Unia powinna stworzyć armię, która będzie chroniła obywateli Europy przed, w takiej kolejności, Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją. Czyli głównym zagrożeniem dla nas Europejczyków są Stany Zjednoczone. Nie ma już wspólnoty zachodniej, nie ma transatlantyckich więzi. Stany Zjednoczone są groźbą dla Unii, taką samą, a może nawet większą niż Władimir Putin, taką samą, a może nawet większą niż Xi Jinping czy po prostu Chińska Republika Ludowa. Ale niezależnie od tego, jak wybiera, jak identyfikuje wrogów, te mocarstwa, przed którymi ma nas bronić Unia Europejska, to trzeba powiedzieć na pewno, że nie ma żadnych zdolności do takiej obrony. Nie ma, po prostu nie oferuje żadnej siły, która mogłaby zatrzymać zagrożenie zewnętrzne. I to także trzeba brać pod uwagę. Zwłaszcza, że następny punkt tej broszurki stwierdza w sposób już zupełnie, powiedziałbym, zabawny. Bezpieczna Europa to jest tytuł tego rozdziału, którym rozwinięty jest temat, że zagrożenie terrorystyczne na obszarze Unii zmniejsza się systematycznie w ostatnich latach. No to jest właśnie przejaw nowomowy. To znaczy Unia zwiększa nasze bezpieczeństwo przed zagrożeniem terrorystycznym, no ale jednocześnie Unia otwiera swoje granice na tych, którzy mogą to zagrożenie zwiększyć. Którzy mogą jednakże, i to jest powód, dla którego Unia otwiera te granice, którzy mogą pomóc zlikwidować tożsamości, stare tożsamości, te stare domy, te nasze domy, w których czuliśmy się u siebie. Tożsamości narodowe, tożsamość chrześcijańską Europy, tożsamość kulturową Europy. Zamiast tego przyjdą inni. Już francuski były, co prawda, ale wciąż aktywny publicznie minister kultury wezwał Europejki do tego, by nie rodziły dzieci, ponieważ trzeba zrobić miejsce dla licznych dzieci, które rodzą się w Afryce i w Azji. A więc my nie powinniśmy mieć dzieci. Tu jest zbrodnia polityki Prawa i Sprawiedliwości, że próbuje cokolwiek zrobić w sprawie pobudzenia dzietności przez zachęty socjalne, bo trzeba zaprosić imigrantów, a nie rodzić dzieci w Polsce. To jest właśnie sposób osiągnięcia bezpieczeństwa przez dzisiejszą Unię Europejską. Jakże inny od tego, który był skuteczny przez 3 wieki, ale w 4 już okazał się niezdolny do zapewnienia obrony Unii Lubelskiej, Unii Polsko-Litewskiej w XVIII stuleciu.
Skończę może jednym obrazem. Otóż niemiecki filozof, bo w Unii oczywiście są ważni i ważniejsi, Niemcy są naturalnie w centrum Unii Europejskiej i jeżeli gdzieś szukać nadziei na to, że Unia mogłaby stworzyć kulturę atrakcyjną dla innych, to powiedziałbym, że mogłaby to być tylko kultura niemiecka. Bo przecież w tej chwili Unia nie ma żadnej kultury do zaoferowania, takiej jaką miała Polska dla Litwinów, Rusinów w wieku XVI. Dzisiaj kultura atrakcyjna dla ludzi wyraża się w języku angielskim, ta ponadnarodowa. I tu przypomnę postulat byłej pani komisarz Danuty Hübner, która prawdopodobnie jednak już nie będzie członkiem Europarlamentu, która powiedziała, że skoro Wielka Brytania wychodzi z Unii, to należy zlikwidować język angielski jako język Unii Europejskiej. Jest to próba jakby, no przepraszam, że tak to ujmę, zawracania Wisły kijem, no bo oczywiście może Unia Europejska zakazać używania w swoich obradach języka angielskiego, chociaż są jeszcze Irlandczycy, ale można im kazać mówić po gelicku, po celtycku. Jednak nie zmieni to postaci rzeczy, że kultura masowa i ta kultura, powiem pół żartem, ćwierć wysoka, jaką reprezentują filmy nadawane przez HBO, Fox, prawda, czy inne stacje telewizyjne wielkie, no jest kulturą anglosaską. Tylko Niemcy mają siłę kulturową, która mogłaby próbować to zastąpić. Ale czy będzie to siła realnie zdolna porwać innych? My jesteśmy dość wstrzemięźliwi chyba w przyjmowaniu takiej wizji, i myślę, że i dla innych mieszkańców Europy taka wizja wydaje się w tej chwili bardzo mało atrakcyjna. Inaczej niż wizja przyjęcia kultury języka polskiego w XVI-wiecznej Litwie czy na Rusi. Mówię o tym dlatego, żeby przywołać słowa Georga Wilhelma Hegla, który powiedział kiedyś w bardzo pięknej metaforze, niewątpliwie wielkiego, jednego z tych nieobecnych w dzisiejszym Domu Historii Europy, filozofa europejskiego, który powiedział kiedyś, że sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu, to znaczy rozpoznanie kryzysu, rozpoznanie tego, co dzieje się z nami, z naszą wspólnotą, zwłaszcza kiedy dzieje się źle, przychodzi w momencie, kiedy no już to się stało, kiedy już ten kryzys się dokonał. I taką właśnie rolę odgrywa, jak mi się wydaje, niezwykła książka, wspaniała, głęboka książka, wieloaspektowa książka profesora Roszkowskiego. Jest taką sową Minerwy, z której wysokości lotu zobaczyć można kryzys dzisiejszej Europy i jej podstawy, jego podstawy, tego kryzysu. Ale połączyłbym tę metaforę heglowską z pewnym aspektem nadziei, który przywołuje inna metafora, jeszcze głębsza, starsza i ważniejsza dla nas. Metafora arki i gołębicy, która stamtąd wylatuje w poszukiwaniu końca potopu. I wraca. Nie wraca. Wraca i wreszcie nie wraca już, ponieważ potop się skończył. Ale co pozwoliło ludziom przetrwać ten kryzys? To, że zbudowali arkę. Otóż sowa Minerwy może odegrać swoją rolę rozpoznania zła, rozpoznania kryzysu, głębokiego spojrzenia, jakie prezentuje profesor Roszkowski wtedy, kiedy będziemy mieli do dyspozycji arkę, dzięki której będziemy mogli przez falę tego potopu dotrzeć do suchego lądu. A z czego zbudowana jest ta arka? I tu jest najważniejsza różnica między Unią Lubelską a dzisiejszą Unią Europejską. Otóż arka jest zbudowana z tego, co było stare, z tego, co było przedtem, co było przed potopem. Bez tego materiału, bez tego drewna, bez tych umiejętności, które pozwalały połączyć je w arkę, bez pewnej tradycji, świat by nie ocalał. To właśnie historia, między innymi historia Polski, Rzeczpospolitej, Unii Lubelskiej, to historia Europy, nie ta sfałszowana, zamknięta w tak zwanym Domu Historii Europejskiej, ale prawdziwa historia Europy, wielka historia kultury, tradycji europejskiej.
jest tym, co potrzebne jest nam, byśmy zbudowali z tego, budowali z tego właśnie arkę, dzięki której dotrzemy wspólnym wysiłkiem do końca tego kryzysu z Bożą pomocą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Nowakowi za tak przenikliwą analizę. Chciałabym poprosić państwa, którzy są z tyłu, do przodu, ponieważ w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie są wolne miejsca, a siedzenie na schodach czy na takich krzesełkach tam nie jest chyba zbytnio wygodne. Także zapraszam wszystkich tutaj do pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. A teraz poprosimy pana profesora Zbigniewa Stawrowskiego o zabranie głosu. Temat wystąpienia: kultura Zachodu w obliczu samozagłady. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję organizatorom, że zaprosili mnie na to spotkanie. Ja jestem pierwszy raz tutaj, prawda, mówiąc do mikrofonu z tej strony, ale nie pierwszy raz na widowni. Brałem udział już wcześniej w tego typu spotkaniach i zawsze byłem pod ogromnym wrażeniem. Organizatorzy poprosili mnie, żebym powiedział parę słów na kanwie książki pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, bo jest to rzeczywiście książka niesamowita. Ja miałem przyjemność czytać ją w czasie powstawania tej książki, także przez wiele, wiele lat dyskutujemy wiele problemów cywilizacyjnych. Także tego typu opisy nie są dla mnie niczym nowym, nie są także niczym nowym, ponieważ w pewnym sensie również się tym zajmuję, ale jakby nieco z innej perspektywy. Nie jestem historykiem, jestem filozofem. W związku z tym staram się te wszystkie znakomite obserwacje dotyczące kształtu świata, obrazu świata, w którym żyjemy, uporządkować, sprowadzając do pewnych elementarnych, podstawowych zasad, które no w jakimś sensie mogą rozświetlać ten wielki kryzys cywilizacyjny, w którym w tej chwili żyjemy, który obserwujemy i który zapewne już dojrzał, tak jak pan profesor Andrzej Nowak powiedział, cytując Hegla, filozofa, na którym się wychowałem, że potrzeba tego, żeby czasy dojrzały, żeby sformułować sens tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Ta sowa Minerwy, która wylatuje o zmierzchu, ma właśnie symbolizować taką mądrość, która się pojawia czasami nawet za późno, ale ważne jest to, żeby ona się pojawiła i żebyśmy znaleźli odpowiednie słowa na nazwanie tego, z czym mamy do czynienia. Tytuł mojego wystąpienia zaproponowany przez organizatorów brzmi Kultura Zachodu w obliczu samozagłady. W ramach porządkowania pojęć odniosę się najpierw do tego tytułu, z którym nie do końca się zgadzam, ale te moje uwagi mogą mieć już pewne plusy rozjaśniające właśnie to, o co nam tutaj chodzi. Przede wszystkim jedna techniczna uwaga. Jest jednak pewna różnica między kulturą i cywilizacją. Ja myślę, że przede wszystkim cywilizacja Zachodu znajduje się w jakimś kryzysie. Różnica to oczywiście są spory pojęciowe, ale ja myślę, że tutaj do Feliksa Konecznego można się odwołać, bo on tutaj polskim, prawda, jest tutaj bardzo wybitnym myślicielem, który otworzy w gruncie rzeczy także na poziomie światowym refleksję nad cywilizacjami, nad różnicami tych cywilizacji i istotą poszczególnych cywilizacji. Cywilizacja jest pewnym szerszym zjawiskiem. Jest, jak Koneczny pisał, metodą ustroju życia zbiorowego. Cywilizacje są przede wszystkim ufundowane na religiach. To potem ten wątek podniósł potem Samuel Huntington, podkreślając bardzo mocno, że u podstaw cywilizacji jest jakaś szczególna religia. Natomiast kultury są podtypami cywilizacji. W ramach cywilizacji chrześcijańskiej mamy różne kultury. Kulturę polską, francuską, niemiecką. A więc to są jakby nieco mniejsze całości. I ta
to nazewnictwo dużo bardziej mi tutaj pasuje. Wolałbym mówić o cywilizacji Zachodu. Ale także druga część tego tytułu mojego wystąpienia w obliczu samozagłady wzbudziła mój, może najpierw opór, a potem refleksję. Ja myślę, że samozagłada to nie jest właściwe słowo. To nie jest tak, jakbyś, jeżeli się przyjrzymy dokładniej, że to, co nazywamy cywilizacją zachodnią i z czym się identyfikujemy, niszczy samo siebie. Cywilizacja zachodnia, przynajmniej ta, z którą ja się identyfikuję, mam nadzieję, że większość Polaków, że państwo tu się identyfikujecie z tą cywilizacją zachodnią. A więc cywilizacja zachodnia w najlepszym sensie tego słowa jest czymś wyjątkowym. Wyjątkowym na tle innych cywilizacji. I to też trzeba jasno powiedzieć. Prawdę powiedziawszy, w tak rozumianej cywilizacji Zachodu trudno dostrzec jakieś czynniki destrukcyjne. Przeciwnie, ta cywilizacja jest przeniknięta twórczością, podstawowymi wartościami. Są takie wartości, które pozwalały jej się przez wieki rozwijać i stać się w pewnym momencie najważniejszą i najbardziej rozwiniętą z wszystkich dotychczasowych cywilizacji. Pozwoliły tej cywilizacji zachodniej stać się, nie bójmy się tego słowa, wzorem dla innych cywilizacji, wzorem niezwykle atrakcyjnym, przyciągającym do siebie tą swoją atrakcyjną siłą ludzi należących do innych cywilizacji. No ale przecież mamy to poczucie kryzysu. Końca Zachodu czy upadku Zachodu, prawda? Tu można się spierać. Coś obserwujemy wokół siebie. Otóż moim zdaniem mamy do czynienia z czymś innym. Nie z samozagładą Zachodu, tylko ze zderzeniem cywilizacji, używając terminu Samuela Huntingtona. Zderzeniem cywilizacji, dwóch cywilizacji w ramach szeroko rozumianego Zachodu. Między tymi dwoma cywilizacjami toczy się walka na śmierć i życie. Tych cywilizacji w żaden sposób nie można ze sobą pogodzić, bo pod względem wartości, na których się opierają, znajdują się na antypodach. Nie można pogodzić wody z ogniem, czy może to lepsza metafora, światłości z ciemnością. I od razu chcę zaznaczyć, że w tej walce cywilizacji nie chodzi o zderzenie z islamem. Zarówno Konieczny, Huntington, jak i inni badacze cywilizacji nie dostrzegają bowiem oczywistego faktu, że nie ma jednej cywilizacji Zachodu. Lecz są od pewnego momentu dwie cywilizacje, które roszczą sobie miano do Zachodu. Jedna to jest ta, z którą my się identyfikujemy, ale w pewnym momencie pojawiła się nowa cywilizacja. Ona się pojawiła w oparciu o pewne słabości tej pierwszej cywilizacji, ale w pewnym momencie przyjęła formę, taką formę, że możemy mówić o nowej cywilizacji. I znów nawiązuję do tego, co powiedziałem na początku, o czym mówiły Konieczny i Huntington. Każda cywilizacja opiera się na jakiejś religii, na jakimś zespole absolutnych, fundamentalnych wartości jako najgłębszym źródle swojej tożsamości. W pewnym momencie tutaj w Europie, najpierw, a potem w szeroko rozumianym Zachodzie, pojawiła się nowa religia, a raczej mówiąc ściślej quasi-religia. Quasi-religia, bo taką postać i takie znaczenie mają współczesne ideologie. One mają strukturę religijną. Łączą ludzi, dostarczają im absolutnych wartości i dostarczają im odpowiednich narzędzi rozumienia świata. Proszę Państwa, pewien problem, żeby zrozumieć tą sytuację, polega na tym, że ta druga cywilizacja nie najechała nas z zewnątrz, prawda? Tak jak dawniej Hunowie, barbarzyńcy. Nie.
Ta cywilizacja wyrosła wewnątrz, w ramach cywilizacji Zachodu. Najpierw poszczególne osoby, poszczególne idee, w pewnym momencie pojawiła się masa krytyczna i ta cywilizacja jest wśród nas. My z nią mamy nieustanny kontakt, nieustanną konfrontację. Ci, tak jak ich nazwałem kilkanaście lat temu, barbarzyńcy w garniturach, nie chcą nas zabić, tak jak Hunowie, zniszczyć. Przynajmniej tych z nas, którzy mają jeszcze odrobinę siły. Tych, którzy są słabi, najsłabsi, ci, którzy są najsłabsi, słabi, nie mają co liczyć oczywiście na jakiekolwiek względy. Chodzi tutaj o oczywiście nienarodzone dzieci, czy też ludzi starszych, którzy w tej chwili w ramach tej drugiej cywilizacji no, będą poddawani eutanazji, tak zwanej eutanazji, kolejne słowo, przekręcone, dobra śmierć. Szydercze, śmiech się tutaj pojawia. Proszę Państwa, ta druga cywilizacja, ta barbarzyńska cywilizacja, bo tak to nazwijmy, próbuje zabić nasze dusze. To znaczy próbuje zrobić to, żebyśmy się do niej przyłączyli, żebyśmy zdradzili całą naszą tożsamość, całe nasze dziedzictwo i zaczęli tańczyć tak, jak nam grają. Przynajmniej nie przeciwstawiać się tej nowej cywilizacji Zachodu, a jeżeli się da, żeby nas włączyć, prawda, żebyśmy ochoczo przystąpili do budowania zrębów tej drugiej cywilizacji. Kolejna rzecz, która tutaj także zaburza dostrzeżenie do tego, że tu mamy do czynienia z wojną cywilizacyjną. Otóż każda z tych dwóch konkurencyjnych cywilizacji Zachodu twierdzi, że to ona jest właśnie kwintesencją, prawda, zwieńczeniem zachodniej cywilizacji. To ona ma prawo do tego, żeby się nazywać prawdziwą zachodnią cywilizacją. Co więcej, w jakim sensie każda z nich ma pewne podstawy do tego, ponieważ obie cywilizacje odwołują się do dokładnie takich samych pojęć, do dokładnie takich samych wartości. Haseł, wolność, równość, braterstwo, sprawiedliwość, solidarność nawet. Ale ta pozorna zgodność nie powinna nas mylić. Każde z tych pojęć poprzez przedstawicieli tych cywilizacji jest rozumiane zupełnie inaczej, radykalnie inaczej. I w tym rozumieniu tych wartości, prawda, pozornie zgodnych, kryją się całkowicie inne wizje człowieka, relacji międzyludzkich, a także wspólnoty. Proszę Państwa, przypomnijmy sprawy podstawowe dotyczące tej zachodniej cywilizacji, z którą ja się identyfikuję i myślę, że Państwo też się identyfikujecie. Ta cywilizacja, nazywana nie bez powodu cywilizacją łacińską, zbudowana została na trzech filarach. Wyrasta z trzech starożytnych korzeni. Przede wszystkim, po pierwsze, na dorobku głównego nurtu filozofii greckiej. Powiedziałem głównego nurtu, bo to jest ważne. Także w starożytnej filozofii greckiej swoich poprzedników znajdzie ta barbarzyńska cywilizacja Zachodu, którą my mamy do czynienia. Ale główny nurt reprezentowany przez Sokratesa, Platona, Arystotelesa, stoików przekazał nam pewną podstawową wrażliwość, pewne podstawowe otwarcie na świat. Ci greccy filozofowie patrzyli na świat nie jak na chaos, który trzeba dopiero uporządkować, prawda? Ale jako na kosmos, jako rozumnie uporządkowaną całość. Jak słowo kosmos zawiera nawet więcej niż porządek. Zawiera w sobie coś, co można by nazwać w języku polskim ładem. Kosmos zawiera sobie element piękna. My o tym zapomnieliśmy, ale jak panie i panowie stosują kosmetyki, to znaczy upiększacze. W słowie kosmos jest element piękna. Proszę Państwa, my tak patrzymy na świat, jak starożytni Grecy. Patrzymy, widzimy
ład, porządek i podziwiamy. Podziwiamy świat, prawda? Popatrzmy sobie w gwiazdy, popatrzmy sobie na piękną przyrodę. Podziwiamy, to znaczy jest w nas zachwyt. Zachwyt wobec czegoś, co nam zostało dane, co nie wypływa z nas. Za zachwytem kryje się wdzięczność, postawa wdzięczności. To odnajdziemy już u starożytnych Greków. Ale także ten element, o którym wspomniałem, że to jest rozumne, że to jest uporządkowane w sposób rozumny, to znaczy my możemy za pomocą naszego umysłu poznawać strukturę świata. Nie tylko tych gwiazd, prawda, nie tylko przyrody, ale także naszą wewnętrzną ludzką naturę. I odkrywając w naturze piękno, porządek, zachwycając się tym, możemy podejmować właściwe, rozumne, piękne działania. U Greków pojawia się też bardzo ważny termin dla nas, dla chrześcijaństwa, pojęcie filozoficzne logosu. To jest pojęcie filozoficzne, Heraklit pierwszy o tym wspomniał. Rozum, słowo, który rządzi światem. Na tej greckiej kulturze po części, dodając swoje elementy, swoją specyfikę, wyrosła kultura czy cywilizacja rzymska. Państwo rzymskie, któremu zawdzięczamy szczególną wrażliwość na kwestie prawa. Prawa jako znów pewnego sposobu rozumnej organizacji relacji międzyludzkich. To Rzymianie wszystkim swoim obywatelom przyznali równe prawa. Pamiętamy, jak święty Paweł miał być wychłostany i powiedział, że jest obywatelem rzymskim, to przybiegł namiestnik tej prowincji, żeby go osobiście przeprosić, bo był zagrożony karą śmierci za wybatorzenie obywatela rzymskiego. To poczucie równości prawa i tego, że prawa są podstawą społeczności, wspólnoty politycznej, zawdzięczamy Rzymianom. A także kategorie osoby jako podmiotu własności. Całe współczesne prawo, prawo cywilne, prawo karne jakoś opiera się na tej wizji osoby. Ale i Grekom, i Rzymianom wspólnie zawdzięczamy coś jeszcze. To będzie taki mały element polemiczny z profesorem Roszkowskim i odrobinę także z profesorem Nowakiem. Otóż zawdzięczamy greckiej i rzymskiej teorii i praktyce wypracowanie klasycznego, zachodniego wzorca dobrze urządzonej wspólnoty politycznej. Przy czym nie była nim bynajmniej demokracja. Tylko po grecku mówiąc politeia, po rzymsku republika. Wizja wspólnoty politycznej, w której ludzie sprawujący władzę, pełniący funkcje polityczne, wyróżniają się jedną podstawową cechą. Chodzi w ich działalności o troskę o dobro wspólne. To jest wyróżnienie republiki. To jest wyróżnienie greckiej politei. Jak pisał Cyceron, republika to jest rzecz wspólna, o którą troszczymy się pospołu, nie jako bezładna gromada, lecz jedno zgromadzenie połączone poszanowaniem prawa i pożytków i pożytkami ze wspólnoty. Ten obraz po dzień dzisiejszy w tyle głowy my wszyscy nosimy. Dobrze zorganizowanej wspólnoty politycznej. I na tym fundamencie greckim i rzymskim budowało chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które przyniosło ze sobą przede wszystkim nowy obraz Boga. Boga nie tylko stwórcy, wszechpotężnego Pana i władcy, ale przede wszystkim Boga miłości, zatroskanego o ludzi, kochającego Ojca. A ponieważ ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo, za tym się kryła oczywiście, czy wynikła z tego konkretna antropologia, konkretna wizja człowieka.
który tak jak Bóg musi być zbudowany przede wszystkim na fundamencie miłości. Co więcej, chrześcijaństwo niosło w sobie otwarcie na wszelkie okruchy prawdy i dobra. I dzięki temu mogło bez problemu wchłonąć to wszystko, co prawdziwe i dobre w tradycji greckiej, rzymskiej, a także potem, jak się okazało, z innych tradycji. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, mówił założyciel chrześcijaństwa. No i w ten sposób mamy obraz tego zachodu, z którym się identyfikujemy. To jest chrześcijaństwo, które niesie w sobie, wchłania w sobie to wszystko, co najlepsze, obecne we wcześniejszych cywilizacjach. Wymieńmy te najważniejsze wartości. Moglibyśmy to bardziej uszczegóławiać, ale pozostańmy przy trzech, czterech. To przede wszystkim miłość. Caritas, prawda? Po drugie, prawda. Podstawowa wartość chrześcijaństwa, ale nie tylko chrześcijaństwa, prawda? Widzieliśmy, że Grecy mieli dokładnie takie same podejście. Prawda, która jest ufundowana na i dążenie do prawdy, które jest ufundowane na zaufaniu do świata, że świat jest rozumny, że można go poznawać, że prosi się o to, żeby go poznawać, że to jest nasze zadanie. A dlatego tak jest, że fundamentem świata jest logos. A więc to, co rozumne. Chrześcijaństwo niesie w sobie także koncepcję osoby stworzoną na obraz i podobieństwo Boga i stąd wynikają istotne wartości w naszej kulturze, w naszej cywilizacji traktowane jako oczywiste. To jest godność człowieka i wolność człowieka. Godność i wolność człowieka. Proszę Państwa, i to jest ten zachód, który nie niszczy sam siebie, ale który został w pewnym momencie zaatakowany. Zaatakowany przez, można powiedzieć, nieprzyjaciela. Odwołuję się tutaj do pięknej przypowieści o konkolu ewangelicznej, prawda? Zostało zasiane dobre ziarno przez siewcę, ale wyrosły z tego chwasty. Kto zasiał chwast? No nieprzyjaciel. Co z tym zrobić? Nie? Czy już się zabrać za wycinanie chwastów? Nie. Pozwólmy, aż wszystko wyrośnie, dojrzeje, prawda? Osiągnie ten moment zwieńczenia dojrzałości do czasu żniw. Jest konkol, jest wśród nas konkol. Proszę Państwa, ten konkol, strzeżmy się przed tym, żeby tylko wskazywać, że on jest gdzie indziej. On jest także w nas. My cały czas jesteśmy wystawieni na pokusę, żeby przyłączyć się także do tej barbarzyńskiej cywilizacji Zachodu. A może uda mi się jeszcze powiedzieć o trzech wartościach, jak one wyglądają w tych dwóch cywilizacjach. Miłość, podstawowa wartość. Tu prorocze słowa są świętego Augustyna, który pisał w swoim wielkim dziele o Państwie Bożym o dwóch miłościach. Dwie miłości powołały dwa państwa. Miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo ziemskie. Miłość Boga zaś posunięta aż do pogardzania sobą, powołała państwo niebieskie. Dwie miłości. Miłość, piękne słowo, ale okazuje się, że istnieje miłość, która buduje, tu jest powiedziane państwo ziemskie, ale w kontekście myśli Augustyna chodzi o królestwo szatana. To też, to królestwo też buduje miłość, ale szczególna miłość. Miłość własna, miłość narcystyczna, miłość egoistyczna. Dla nas chrześcijan te słowa o miłości Boga oczywiście przenoszą się na miłość bliźniego. Czytamy w pierwszym liście świętego Jana. Jeśli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swojego,
którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Tu mamy, proszę Państwa, papierek lakmusowy tego, czym nasza, jaka miłość w nas jest, prawda? Wszelka miłość, wszelka forma miłości właśnie, która gardzi drugim człowiekiem, która nie szanuje drugiego człowieka, buduje, owszem, wspólnotę, ale to jest to królestwo szatana. Ja tak troszeczkę zmieniając, prawestując myśl Augustyna, słowa Augustyna, napisałbym tak. Miłość własna posunięta aż do pogardy bliźniego buduje królestwo szatana. Miłość bliźniego posunięta aż do pogardzania sobą buduje królestwo niebieskie. I to jest jakby światło, prawda? My żyjemy dokładnie w tej perspektywie myślenia, w perspektywie rozumienia opacznego, przeciwstawnego rozumienia miłości. Znów mamy tą samą wartość, to samo piękne słowo, a rozumiane zupełnie, zupełnie inaczej. Drugie słowo, wolność. Proszę Państwa, nasza cywilizacja jest oparta na wolności. Ja zawsze przypominam tym wszystkim, którzy zarzucają chrześcijanom, że są przeciwnikami wolności, że jest dokładnie odwrotnie. Nie bójmy się języka wolności. Nie bójmy się języka wolności, bo to przecież ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Możemy przeczytać w liście do Galatów. Ale znów wspierajmy się i pokazujmy, na czym polega naprawdę wolność, a czym wolność nie jest. Bo pod słowem wolność również może pojawić się radykalne zaprzeczenie tej wolności. No i coś takiego właśnie wydarzyło się w dużej skali na początku czasów nowożytnych. Wspomnę o takim jednym myślicielu, chyba w książce pana profesora Roszkowskiego się nie pojawia, przydałoby się, Pico della Mirandola. Pico della Mirandola, koniec XV wieku, pisze, młodzieniec, 20-paroletni, chce zorganizować zjazd filozofów z całego świata i rozwiązać wszystkie problemy, które wówczas nurtowały tamtą cywilizację. Nie udaje mu się to z różnych powodów. Otruty, umiera, miał 31 lat, ale wcześniej przygotowując się do tego kongresu filozoficznego napisał sławną mowę o godności człowieka. My go znamy z powiedzenia, że człowiek jest kowalem własnego losu. Piękne określenie, prawda? Życie zależy od nas. I Pico della Mirandola opisuje, nawiązując do Księgi Genezis, jak to Bóg stworzył człowieka, jak to Bóg nie obdarzył człowieka żadną szczególną naturą, tylko oddał jego losy w jego ręce. Przeczytam Państwu dosłownie dwa zdania. Nie wyznaczyłem, mówi Bóg, prawda, według Mirandoli, nie wyznaczyłem ci, Adamie, ani określonej siedziby, ani własnego oblicza. Nie dałem ci też żadnego zadania, abyś jakiekolwiek siedziby zapragniesz, jakiegokolwiek oblicza, jakiejkolwiek służby, posiadł to zgodnie z życzeniem i zamysłem. Określona natura innych stworzeń jest związana prawami przeze mnie ustanowionymi. Ciebie zaś, nieskrępowanego żadnymi ograniczeniami, oddaję w twe własne ręce, abyś zgodnie ze swą własną wolą sam określił swoją naturę. Abyś sam w sposób wolny i godny ciebie, tworząc siebie, nadał sobie taki kształt, jaki zechcesz. Będziesz mógł degenerować się do poziomu zwierząt, będziesz też mógł się odradzać i mocą swej woli wznosić się do poziomu boskiego. Piękna wizja człowieka, który został obdarzony darem tworzenia samego siebie. Tylko tutaj się właśnie, można powiedzieć, rozchodzi Zachód. Bo te słowa Pico della Mirandoli mogą być rozumiane na dwa sposoby. Albo tak, że człowiek może rzeczywiście robić z sobą, co chce. Może sam określać swoją naturę. I od niego również zależy, jak będzie oceniał to dzieło, które dokona. Może być jednak tak, jak sugeruje zdanie ostatnie, że te kryteria oceny są dane. Będziesz mógł degenerować się do poziomu zwierząt, będziesz też mógł się odradzać i mocą swej woli wznosić się do poziomu boskiego. Horyzont jest zaznaczony. Człowiek, mimo że ma dar samotworzenia,
działa w pewnej przestrzeni, która jest mu dana, darowana. Przestrzeń, która pokazuje, co jest do góry, a co jest do dołu. Co prowadzi w stronę Boga, Stworzyciela, Ojca, a co prowadzi do poziomu zwierząt. Jeżeli zapomnimy o tym ostatnim zdaniu, otwiera się przed nami rozumienie wolności człowieka, kreatywności człowieka absolutnej, niezwiązanej żadnymi zasadami, niezwiązanej żadną rzeczywistością. Rzeczywistość, to co dane, przestaje mieć jako jakiekolwiek znaczenie. Jeżeli tak, to wtedy również kategoria prawdy przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Nieważne jest wtedy to, co jest i nieważny jest opis tego, co jest. Ważne jest tylko to, co my chcemy, żeby było. Co my chcemy mocą własnej woli i własnej kreatywnej wyobraźni wytworzyć. Proszę Państwa, ta interpretacja człowieka i wolności człowieka potem była wielokrotnie powtarzana w różnych formach. Najbardziej znana pochodzi od mędrca z Trevilu, Karola Marksa, który powiedział: filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat. Chodzi o to, by go zmienić. Nie chodzi o to, żeby poznawać, interpretować. Chodzi o to, żeby tworzyć nową rzeczywistość. Kryterium prawdy przestaje być to, co jest rzeczywistość. Kryterium prawdy jest to, co my chcemy wprowadzić, wykreować. To, co dzisiaj obserwujemy, już rzeczywiście kończę, te wszystkie próby przemiany ludzkiej natury, wyzwolenia się od tego wszystkiego, co jest dane, od elementów kulturowych, od tradycji, od historii, a teraz ostatnio już nawet widzimy próby wyzwolenia się od biologicznej natury, są konsekwencją takiej postawy. Nie wychodzimy od tego, że jest coś nam dane, coś nam podarowane, co jest piękne i powinniśmy być wdzięczni za to, tylko tego typu rzeczy, to co jest dane, traktujemy jako ograniczenie naszej wolności, jako zniewolenie i chcąc się szukać wolności i rozmiany jako pełne wyzwolenie, odrzucamy wszystko to, co trwałe. Do czego to prowadzi, no to możemy wszyscy już się powoli domyślać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu profesorowi za to kojące uporządkowanie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że młodzi naukowcy, ci, którzy chcą dzisiaj pisać prace doktorskie, niestety nie mogą napisać, że u podstaw cywilizacji leży religia. Jest im to dzisiaj wykreślane. Także to, co teraz usłyszeliśmy, to było rzeczywiście taki bardzo kojący plaster na serca, że jeszcze są tacy naukowcy, od których takich rzeczy można się dowiedzieć i bardzo panu profesorowi za to dziękujemy. Chciałam państwu powiedzieć, że dzisiejsza nasza uroczystość jest transmitowana na żywo przez portale Niezależna, Republiki, Frondy oraz Radia Palotynów i mam już odgłosy, są komentowane wystąpienia, są bardzo dobrze przyjmowane, także bardzo nas to również cieszy. A teraz poprosimy bohatera naszego dzisiejszego wieczoru, pana profesora Roszkowskiego, żeby również ustosunkował się do tego, co powiedział przedmówca. Muszę zacząć od tego, że uczestnictwo w tych seminariach białokrokowych tutaj w Łagiewnikach jest dla mnie zupełnie unikatowym przeżyciem, bo ja się na tych seminariach bardzo wiele uczę. I cieszę się, że współprzyczyniłem się do kolejnego takiego seminarium tą swoją książką, bo ona, to co tam napisałem, ten temat, że tak powiem, nigdy się nie kończy. Jestem bardzo wdzięczny panu profesorom, moim przedmówcom, że w gruncie rzeczy na marginesach tej książki, czy przy okazji tej książki, mogli przedstawić tyle bardzo ciekawych myśli, które w pewnej mierze pogłębiają, czy rozwijają to, co ja napisałem.
Z profesorem Stawrowskim my się znamy bardzo dawno i muszę powiedzieć, że ja chociaż skończyłem studia ekonomiczne i jestem historykiem zawodowym, to w gruncie rzeczy jego wykształcenie filozoficzne mnie też w jakiś sensie kształtowało. Pamiętam, myśmy rządzili Instytutem Studiów Politycznych przez 6 lat i w tym gabinecie właściwie prowadziliśmy rodzaj seminarium filozoficznego, chociaż ja jestem filozof amator zupełny, a on fachowiec. To parę razy mnie właśnie sprowadzał na ziemię, czy kierunkowywał i bardzo wiele mu zawdzięczam. Jeżeli w tej książce sięgam trochę do filozofii jako ten amator, to w dużej mierze też mu zawdzięczam. Bo nie da się mówić o upadku cywilizacji zachodniej bez sięgnięcia właśnie do podstaw, nie tylko do historii, nie tylko do takiej metahistorii, to znaczy przyjrzenia się, jakie procesy takie na wielką skalę ideowe, duchowe miały miejsce, ale do ocenienia, dlaczego właśnie pewne zjawiska coś wywołały. I wtedy zawsze musimy się odwołać do filozofii. Więc ja tam filozofuję trochę jako ten amator, ale profesor Stawrowski to przejrzał i powiedział, że może być, że to jest w miarę poprawne. Tak samo ksiądz profesor Mazurkiewicz kiedyś mi powiedział przy jakiejś innej okazji, że kar kościelnych nie muszę się spodziewać. Więc robię swoje, jak umiem, jako ten historyk po studiach ekonomicznych, żeby było śmieszniej. I chciałbym zacząć od tego, że temat, który został mi zadany, brzmi zadania Polski w obronie cywilizacji zachodniej. Co trochę, że tak powiem, wykracza poza moje kompetencje, bo nie jestem futurologiem ani politykiem w tym momencie, więc na ten temat powiem pewnie troszkę mniej niż odwołując się jednak do uwag moich poprzedników. Do metafory o gołębiu, który wrócił. No, ja mogę powiedzieć tyle, ja jeszcze wracam. Jest, jeszcze mamy arkę, a tego lądu jeszcze tak bardzo nie widać. To nie znaczy, że jestem zupełnie pesymistą, natomiast rzeczywiście mechanizmy, które doprowadziły do tego, gdzie jesteśmy, są tak silne, że odpowiedź na to pytanie, jakie są zadania Polski, no jest niesłychanie trudne. Myślę, że po pierwsze powinniśmy się zastanowić, na ile zdajemy sobie w ogóle w Polsce sprawę z głębokości tych zmian i z ich, no nie powiem, bo nie jestem deterministą, bo nie chcę użyć słowa nieuchronności, ale siły działania. Czasami tam jakieś w pismach docierają do nas jakieś ciekawostki o jakichś zupełnie fenomenach obyczajowych, o tym, że ktoś sobie płeć zmienił 5 razy tam i z powrotem, i ciągle jest niezadowolony, albo takie różne dziwne rzeczy. Natomiast chyba nie uświadamiamy sobie, jak daleko to poszło w sensie masowym. Więc chyba ta książka trochę po to była, żeby jednak czytelnik polski mógł się przyjrzeć temu, gdzie ten Zachód jest. I jeżeli czujemy się częścią Zachodu, to w jakiej mierze, i to odwołuje się właśnie do tych pojęć, które profesor Stawrowski powiedział, w której części, że tak, tego Zachodu my się znajdujemy. Bo ten problem jest w każdym z nas w gruncie rzeczy. Bo barbarzyńcy są wśród nas. To jest, i tutaj ja się zgadzam w tym sensie, że mamy do czynienia z wojną cywilizacyjną. To absolutnie się zgadzam. Pytanie tylko o korzenie, o początki tej wojny. Bo ten wróg, wydaje mi się, rzeczywiście nie pojawił się z zewnątrz, on pojawił się od wewnątrz, tylko czy on, ale właściwie to nie ma polemiki między nami, bo on zaczął fałszywie interpretować niektóre pojęcia i niektóre zjawiska, które były pozytywne w cywilizacji zachodniej. I tutaj to odwołanie się do Mirandoli jest, wydaje mi się, bardzo dobre. To jest jakby pewna puenta tego, co chciałem powiedzieć o cywilizacji zachodniej. W każdej cywilizacji, to Toynbee powiedział, cywilizacja kształtuje się jako coś silnego pod wpływem wyzwań.
Mogą to być wyzwania zewnętrzne, mogą być wyzwania wewnętrzne. To mi mówi na przykład o klimacie, że klimat powinien, w pewnym momencie pojawiła się cywilizacja tego żyznego półksiężyca, no bo tam stosunkowo, można powiedzieć, było łatwiej produkować żywność i przeżyć w większych skupiskach. Natomiast więc wyzwanie, jeżeli go nie ma, to cywilizacja albo się nie wytworzy, albo jest słaba. Natomiast jeżeli za silne, to ja cytuję to Toynbiego, jeżeli za silne, to cywilizacja upada. Te wyzwanie, które opisał profesor Stawrowski, to od wewnątrz rzeczywiście do pewnego stopnia, można powiedzieć, były pozytywne, to znaczy kształtowały reakcje i mogły umacniać cywilizację zachodnią, natomiast w pewnym momencie stały się zabójcze. Ja myślę, że to się stało gdzieś w okolicach rewolucji francuskiej, tak bym myślał, bo od tamtej pory ta zaraza zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, a następną taką cezurą, którą widział, to są lata 60. Bo ta zaraza, która toczyła środowiska opiniotwórcze, te elity intelektualne, przeniosła się na masę. To jest to, co stało się najpierw w Ameryce i potem w Europie Zachodniej w latach 60. Rewolucja obyczajowa, która wtedy rozlała się na bardzo szerokie kręgi społeczne, no i opanowała właściwie w całości, albo prawie w całości, świat akademicki. Przecież dzisiaj to dzieci lat 60. są profesorami wyższych uczelni w głównej mierze. Jeżeli miałbym teraz zająć się tym, co mi zostało zadane, no to pytanie podstawowe. Czy Polska jest na tyle silna, żeby stawiać opór tym wyzwaniom cywilizacji zachodniej i jaki jest stan naszej świadomości, naszej organizacji państwowej czy społecznej, naszego życia publicznego, żeby stawiać sobie to ambitne zadanie, że Polska może coś tutaj odwrócić. No i tutaj oczywiście nie chciałbym, znaczy nie jestem ani całkowitym pesymistą, ani całkowitym optymistą. Musimy się nad tym głęboko zastanowić. Bo wydaje mi się, jeżeli patrzymy na pewne odruchy społeczne, bardzo pozytywne, na przykład zdolność do mobilizacji pewnej ofiarności na rzecz uciśnionych czy pokrzywdzonych przez los. Zbiórki na rzecz na przykład dzieci chorych jakichś, nagle to się ujawiają, że miliony ludzi, miliony złotych się zbiera, żeby kogoś wysłać na jakieś liczenie. To są bardzo pozytywne odruchy. Mamy takie zjawiska jak, nie wiem, zjazdy młodzieży w Lednicy. Mamy pewne zjawiska, które napawają otuchą, że w tym społeczeństwie jest jeszcze sporo zdrowych odruchów, zdrowych instynktów. Problem, wydaje mi się, w Polsce leży w organizacji, w tym, że my się nie potrafimy dobrze organizować. Sama organizacja różnie, natomiast no, swego czasu, do początku transformacji, była mowa o tym, że transformacja, jeżeli chodzi o społeczności lokalne i samorządy, udało się najlepiej. Otóż ja coraz bardziej mam wątpliwości co do tego. To znaczy taka odtwarzalność pewnych rodzajów klik czy elit lokalnych i rządy po wiele, wiele kadencji, jakichś tam wójtów, prezydentów, burmistrzów, wydaje mi się, nie najlepiej świadczą o tym, jak ta reforma samorządowa wyszła w praktyce. Mamy jakąś dziwaczną skłonność do wytwarzania takich oligarchii, albo w drobnej skali, albo w większej skali. Ci, którzy mówią, że Polska jest taką federacją grup interesów, w obrębie których interes zawodowy jakiejś grupy korporacji jest ważniejszy niż wszystko inne. Mamy do czynienia na przykład z prawnikami, z nauczycielami, z rolnikami, z różnymi grupami, które w gruncie rzeczy widzą swój interes jako coś zupełnie nadrzędnego. I nie powiem, że nie ma po temu powodu, bo jakieś tam zawsze każda grupa zawodowa ma problemy. Tylko czy rzeczywiście nie one nie powinny być jakoś harmonizowane w skali państwa. No, mamy słabe państwo. No już nie będę tu brzydkich słów cytował, klasyka naszej krytyki politycznej, co to za państwo my mamy, ale sami państwo pamiętają, kto to powiedział i kiedy. Więc myślę, że ta poprzednia ekipa mocno się przyczyniła do oligarchizacji, skorumpowania naszego państwa
i stworzenia czegoś, czego czasami właściwie powinniśmy się wstydzić nawet. I reforma tego wszystkiego, postawienie pewnych pojęć, pewnych instytucji prawnych, politycznych na nogi, jak widzimy, jest strasznie trudna, bo kto to ma robić? Przecież nie aniołowie święci, tylko my sami, ludzie wybrani spośród nas. Może lepsi od tamtych, może nie zawsze. No w każdym razie mamy problem z tym. To tak jak baron Münchhausen, Bóg się sam za kołnierz z błota wyciągnąć, no ale to nie jest takie proste. Więc pierwszy punkt to jest poddanie sobie siebie samych pod refleksję. Ja myślę, że w ogóle mamy problem z samooceną. My Polacy, myślę, dosyć słabo się sami rozumiemy i nagle coś nas zaskakuje. Jakiś nagle popularność jakichś strasznych dziwactw, jakichś, przepraszam za określenie, palikotów, a jednocześnie coś nas potem dziwi w drugą stronę. No, ofiarność na rzecz chorych dzieci, zdumiewające. I właściwie jak to zebrać w jakąś jedną całość? Co my sami o sobie wiemy, czy jak się rozumiemy? Myślę, że to jest bardzo poważny problem. Więc jeżeli stawiamy sobie jakieś zadania w obronie cywilizacji zachodniej, to chyba pierwsza rzecz powinniśmy się jednak zastanowić, czy jesteśmy dosyć silni. Czy nasza kultura jest dostatecznie silna. I tu wydaje mi się dobrej odpowiedzi nie ma, bo z jednej strony czasami konfrontując się z jakąś tam potworną zgnilizną na zachodzie, mówią, o nie, u nas to nie przejdzie nigdy, bo my jednak coś tam. No ale potem jak widzimy oglądalność na przykład niektórych programów telewizyjnych, ja już nie będę tutaj wskazywał palcem jakich, to możemy się załamać. Jakiego rodzaju przekaz jest popularny i zyskuje oglądalność. Jak to zestawić ze sobą? No to nie jest takie oczywiste. Więc szklanka jest w połowie pusta, czy w połowie pełna? I czy to jest połowa, czy nie? Nie wiem, nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest pierwsza refleksja, która mi się nasuwa. Druga rzecz to jest, jeżeli mówimy o tych zadaniach Polski, to trzeba by przyjrzeć się, jakie były mechanizmy tej destrukcji. Jakie, nie tyle, jakie pomysły za tym były, jakie idee, bo to można sobie nazwać, ale jakie były mechanizmy, to znaczy jakie były czynniki sprawcze. Krzywiania choroby cywilizacji europejskiej bądź wrogiej co pomogło tym barbarzyńcom w środku. No znowu tu nie ma chyba dostatecznie jasnej i jednoznacznej odpowiedzi, ale myślę, że trzeba by się przyjrzeć mechanizmom rozprzestrzeniania informacji. Temu wszystkiemu, co pozwalało mobilizować opinię publiczną w różnych kierunkach. A więc no przecież rewolucja bolszewicka na przykład oparła się na filmie. Film był. Przyjeżdża kino do wsi i propaganda bolszewicka zaraża chłopów. W pewnym momencie prasa masowa oddziaływała ogromnie. Do I wojny światowej masowa prasa była tym czynnikiem tworzącym opinię. Potem coraz bardziej radio i film. Potem coraz bardziej telewizja. Potem coraz bardziej internet, coraz bardziej media społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. To są media, poprzez które no, przekazywana jest i choroba, i jakieś lekarstwa czasami. Pytanie w jakich proporcjach. No, wydaje mi się, że choroba się rozprzestrzeniała szybciej. I teraz, czy można stworzyć sytuację, w której poprzez te środki przekazu, mówiąc najogólniej, będzie przekazywane lekarstwo szybciej niż choroba? Znowu nie wiem, bo to zależy od tego, kto dysponuje tymi środkami. Czyli mamy do czynienia z problemem nie tyle mediów, co własności, czyli biznesu i pieniędzy. Ja tam nawet taką uwagę wtrąciłem, że liberalna demokracja, poza tym, że ona jest ani liberalna, ani demokratyczna, to, że ona nadal opiera się na fałszywym przekonaniu, że naprawdę ważne są trzy rodzaje władzy monteskiuszowskie, prawda? Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Otóż myślę, że dzisiaj ważniejsze są trzy inne władze. Media, biznes i służby. Bo to kreuje opinię publiczną w dużej mierze. To kreuje to, że nagle jakiś
przepraszam za brzydkie określenie, ale dureń i szkodnik, zyskuje poparcie 10-20%, czy iluś tam wyborców, którzy potem protestują. Widzę wybory prezydenckie ostatnie we Francji. No to jest już klasyczny przykład tego procesu. Człowiek został wylansowany przez media i biznes, wybrany na prezydenta, po czym po ilu dwóch latach większość Francuzów ma go dosyć. To co, oni nie wiedzieli? Kim oni są w ogóle? To jest chyba... I co mówimy o demokracji we Francji w tym momencie? Co myślimy o demokracji francuskiej? No, kto spowodował, że to się stało? No Francuzi, prawda? Czy oni w ogóle są przytomni, co robią? Nie wiem. Ale oni żyją już w tej rzeczywistości, tej nierzeczywistości liberalnej demokracji, w której rzeczywiście rządzi media, biznes i służby. Więc jeżeli próbować formułować jakieś zadania dla Polski, dla Polaków, no to chyba trzeba przyjrzeć się temu, jakie mamy instrumenty, instrumentarium jakieś, media, biznes, pieniądze, jakie mamy państwo, które to jednak organizuje, jakie mamy szkoły, które kształtują nowe pokolenia. To wszystko, ja staram się myśleć o tym, o realnych możliwościach. To nie znaczy, że ja uważam, że w ogóle to jest beznadziejne. Nie, nie. Tylko tu trzeba szukać jakichś odwrócenia tych mechanizmów. I w Polsce, i ewentualnie na Zachodzie. No, gdybyśmy mogli zbudować wielką telewizję we Francji i odczarować umysły Francuzów, to może by coś było. No ale to, sami Państwo rozumieją, jest mało realne. Więc to, co by można robić, to jest jednak jakaś reforma i szkolnictwa, i powiem wprost, polonizacji mediów, czy przesunięcia punktu ciężkości wśród nadawców medialnych w kierunku ludzi, którzy będą wzmacniać fundamenty cywilizacji zachodniej, o których tutajśmy mówili. Nauczyciele dzisiaj protestują. Ale właściwie co? Chodzi tylko i wyłącznie o podwyżki? Czy może by raczej chodziło o to, żeby porządny nauczyciel powinien dużo zarabiać? Naprawdę, status nauczyciela w państwie to powinien być ktoś naprawdę szanowany, doceniany i dobrze wynagradzany. No tylko, to nie chodzi tylko o to, że tych pieniędzy może zabraknąć, ale czy rzeczywiście, jaka część nauczycieli naprawdę zasługuje na to? Myślę, że pan Broniarz nie zasługuje nawet na 1/10 tego, co zarabia jako książę związkowy. To wdałem się w politykę, ale przepraszam, będę tego bronił. Internet, w którym działamy, jest w tym momencie coraz bardziej kontrolowany. To nie jest w tej chwili zupełnie wolny środek. Więc przyjrzyjmy się, kto w tym internecie, czy w tych mediach społecznościowych, kto jest właścicielem tych mediów. I być może trzeba tworzyć alternatywne kanały komunikacji. Ale znowu trzeba do tego mieć pieniędzy. Mnóstwo pieniędzy. Pewne kampanie społeczne, które czasami wychodzą na niewielką skalę, można by nasilić. Swego czasu były jakieś kampanie sabotowania czy bojkotowania firm dystrybucyjnych niektórych za lansowanie treści no, szkodliwych. To wychodziło dosyć słabo, ale na dobrą sprawę każdy z nas jest klientem. I chyba jednak mamy ograniczony, zgadza się, ale wybór w wielu kwestiach. Polityka kulturalna państwa, no nie wchodźmy za bardzo w szczegóły, ale również mogłaby być może bardziej skuteczna. Myślę, że na przykład to, że dzisiaj nasza polityka kulturalna bardzo często wyciąga rękę do osób, które tą rękę gryzą, no jest mało skuteczna. Może by trzeba tą rękę cofnąć i robić swoje w ogóle, nie przejmując się, kto gryzie i co robi, bo on i tak będzie to robił. No i ostatnia uwaga. No, taka trochę, może znowu optymistyczna, trochę przez
wbrew wszystkiemu. We are the people, krótko mówiąc. No jednak, kto jest cywilizacją zachodnią? No my. Od nas zależy bardzo wiele w sensie pojedynczych wyborów czasami. To była mowa o tym, że ta wojna cywilizacyjna to nie jest wojna, że tak powiem, między jakimiś tylko i wyłącznie wrogimi plemionami. Tak, ale ja chyba nawet użyłem takiego określenia. Zło jest silne z naszymi słabościami. Zaniechaniami, lenistwem, klikowością, cwaniactwem, takimi różnymi rzeczami, które tolerujemy w gruncie rzeczy czasami, a które mniej lub bardziej pośrednio wspierają te siły rozkładowe. Więc możemy, wydaje mi się, w znacznie większej mierze w społeczeństwie, w którym nadal tak duża część ludzi jest wierzącymi katolikami, oddziaływać na rzeczywistość i w Polsce, i być może trochę za granicą w większej mierze. I to bym szczególnie kierował do tej części opinii katolickiej, która coraz bardziej jest katolikami bezobjawowymi, jak to się mówi. To znaczy katolikami, którzy są otwarci coraz bardziej na barbarzyńców, przepraszam, no mówmy sobie wprost. Z barbarzyńcami chcą negocjować i w tych negocjacjach bardzo często przegrywają, bo mamy innego rodzaju kryteria podejścia do sporu. Jeżeli szanujemy przeciwnika, to przeciwnik nas nie szanuje. Więc bądźmy świadomi, że to jest wojna cywilizacyjna. Ja nie mówię, żeby wytaczać tu jakieś rzeczywiście działa agresywne, ale bądźmy znacznie bardziej zdeterminowani czasami do powiedzenia publicznie, co myślimy. Zło jest złem, złodziej jest złodziejem, oszust jest oszustem. Jeżeli obiecuje coś, a robi dokładnie na odwrót, to trzeba publicznie powiedzieć, panie, pan jesteś oszust. No. To jest prosty język. Jeżeli nam się mówi na to, że to jest mowa nienawiści, bo to jest kolejny instrument uciszania czy walki z tą, można powiedzieć, dawną cywilizacją europejską czy zachodnią. Nie dajmy się naprawdę zwariować. Ja nie mówię tutaj o agresji, bo czasami, jeżeli kogoś szlak trafia, no to wychodzi z formy i pozwala sobie, ale to absolutnie tego nie należy pochwalać. Natomiast precyzyjne i dokładnie spokojne mówienie, że złodziejstwo jest złodziejstwem, a korupcja jest korupcją, a oszustwo jest oszustwem, wydaje mi się, czasami dobrze robi. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi Roszkowskiemu. Chciałam państwu przypomnieć, że oprócz książki Roztrzaskane lustro, w tak krótkim czasie powstała jeszcze druga książka pana profesora Roszkowskiego, Orlęta Lwowskie, które również państwu bardzo serdecznie polecam. Teraz, ponieważ mamy tutaj jeszcze u nas muzyków, więc zrobimy krótką przerwę muzyczną i w pieśni Modlitwa do Bogorodzicy wystąpi pan Jan Kowalczyk, a będzie mu towarzyszył pan Ziemowit Pawlisz. Modlitwa do Boga Rodzicy, tekst Juliusz Słowacki. Boga Rodzico, Dziewico, Dziewico, usłysz nas, Matko Boża, usłysz nas. Ojców naszych śpiew, wolności błyska zorza, wolności bije dzwon. Boga,
rodzico, wolnego ludu krew zanieś przed Boga tron. Wolnego ludu krew zanieś przed Boga tron. Rodzico, dziewico, dziewico, usłysz nas, Matko Boża, usłysz nas. Boga, rodzico, dziewico, dziewico, usłysz nas, Matko Boża, usłysz nas. Niech ojców naszych Bóg i nam królować raczy, od złego, Matko, broń. Boga, rodzico, niech nam nie bluźni wróg, ni wiary naszej tknie. Niech nam nie bluźni wróg, ni wiary naszej tknie. Rodzico, dziewico, dziewico, usłysz nas, Matko Boża, usłysz nas. Teraz poprosimy pana posła Szewczaka, który będzie mówił na temat bankowość bez moralności zagraża naszej cywilizacji. Dzień dobry, dobry wieczór, witam państwa. Piątek, piąteczek, wszyscy zajmują się przyjemniejszymi rzeczami niż to takie naukowe spotkania, ale chcę powiedzieć, że postaram się wziąć pod uwagę ramy czasowe, żeby to nasze spotkanie nie przekształciło się w dwudniowe spotkanie integracyjne z hotelem i Wyszynkiem, bo no przecież jeszcze kilku kolegów jest po mnie. Proszę państwa, można powiedzieć tak, że dwie książki dzisiaj, czy trzy książki nawet mamy przed sobą. Mamy książkę też, książkę album Matka Boża Adama Bujaka i pani Joli Sosnowskiej, a jednocześnie roztrzaskane lustro. Tak sobie myślę, że jakiś tam palec Boży zetknął te dwie pozycje. No bo czy bez Matki Bożej, czy Matki Boskiej moglibyśmy się w ogóle przeglądać jakimś lustrze i w tym lustrze widzieć złość, pogardę, ale i radość, wstyd, piękno, brzydotę? No chyba nie, prawda? W roztrzaskanym lustrze nic się nie da zobaczyć, jak słusznie pan profesor Roszkowski powiedział. To jest chyba coś gorszego niż krzywe zwierciadło, bo w krzywym zwierciadle mamy świadomość, że albo nas to rozśmiesza, albo nas to przeraża. Natomiast w roztrzaskanym lustrze tych emocji, tych wartości nie widzimy. Ale żeby to
nie było tak pięknie wszystko i tak, bym powiedział, sympatycznie, to ja chciałem powiedzieć coś o tych, którzy książki wydają i książki piszą. Otóż 500 lat temu, proszę sobie wyobrazić, Erasmus z Rotterdamu napisał w swojej pochwale głupoty, kto należy do trzutki głupoty, kto należy do jego trzutki. Otóż do mojej pisał tak, do mojej trzutki należą dalej ci, którzy wydając książki, za sławą uganiają się nieśmiertelną, a choć oni wszyscy bardzo mi, głupocie, wiele winni, to jednak najwięcej ci z nich, co papier zasmarowują czystymi bzdurami. Bo ci, co piszą tak uczenie, aby wytrzymało to osąd niewielu mężów uczonych, ci mi się wydają raczej godni politowania niż szczęśliwi, jako ludzie mianowicie, którzy się bez ustanku dręczą. Dodają coś, zmieniają, skreślają, znowu dopisują, powtarzają, przerabiają, pokazują innym, odkładają przez 9 lat, nigdy z siebie nie zadowoleni i za tak wysoką cenę, za tyle czuwania po nocach, za brak snu, snu rzeczy przecież najmilszej ze wszystkiego, za tyle potu, tyle jest utrapień, kupują tą nieuchwytną nagrodę, jaką jest sława, którą i tak zdobywa bardzo niewielu. Dodajcie do tego szkodę na zdrowiu, utratę urody, cieknące oczy albo nawet ślepotę, biedę, zawiść, naokoło odmawianie sobie przyjemności, zbyt prędką starość, przedwczesną śmierć i co tam jest jeszcze tego wszystkiego. I taki mędrzec uważa, że warto tyloma udrękami okupywać to, żeby go pochwalił jeden i drugi, inny taki z kaprawymi oczami. A przeciwnie, o ile szczęśliwsi ze swoimi bredniami takimi jak mój pismak, co się po nocach nie natęża, ale co mu tam do łba strzeli i co mu ślina na język przyniesie, choćby to było ubzdurzenie, to sobie raz, dwa na bazgrze z małą, bo tylko papieru stratą i wie przy tym, że im większe brednie popisze, tym więcej ludzi, to znaczy wszyscy głupcy i nieuki go pochwalą. Otóż to jest przecież jednak szydercze, ale w dużej mierze przecież prawdziwe, bo dzisiaj w ogóle ktoś, kto obcuje z książką, jest już intelektualistą. To nie trzeba być Erasmem z Rotterdamu dzisiaj, żeby uchodzić za intelektualistę, za elitę, można powiedzieć, elitę jakąś duchową, kulturową. Tak wiele jest wokół nas tej głupoty wszechpotężnej, otaczającej. Pan profesor o tym pisze od strony cywilizacji, że ten element jakby upadku, on się wiąże przecież z tą rozrastającą się poczuciem beznadziei, głupoty, chamstwa, brzydoty. No właściwie można powiedzieć takiego upadku rzeczywiście, upadku cywilizacyjnego. Proszę Państwa, ten mój temat spotkania, prelekcji miał być, czy finanse i bankowość bez etyki i moralności mogą zagrozić naszej cywilizacji. Ja myślę, że nie mogą, tylko skutecznie szkodzą i jesteśmy na dość zaawansowanym etapie niewątpliwie. Papież wielokrotnie, polski papież i kolejni papieże powtarzali, że bożek pieniądza czyni społeczeństwo nieludzkim i niesprawiedliwym, a świat czyni chorym na samotność, na egoizm. Proszę Państwa, czy ze względu na nasze chrześcijańskie korzenie maksymalizacja zysku nie powinna być tym głównym czy jedynym wyznacznikiem rozwoju biznesu, finansów, czy też nie? No, równie chyba ważny musi być nie tylko właśnie ten cel osiągany, ten port, do którego płyną finansiści, ekonomiści, bankierzy,
teoretycy finansów, ekonomii, ale również chyba sposób, jaki działają, czyli sposób, jaki płyną do tego celu, jaki go osiągają. No, wbrew temu, co jednak nam serwuje non-stop, coraz bardziej, bym powiedział, zdemoralizowane media, coraz bardziej zakłamane, pogubione, głupie elity, elity polityczne, biznesowe, duchowe, kulturowe, no wydaje się, że jednak chciwość wcale nie jest taka dobra. No, jakbyśmy nie lubili tego naszego sympatycznego aktora Leonardo DiCaprio, w filmie Wilk z Wall Street właściwie można powiedzieć, można go jeść łyżkami, no ale jednak wydaje się, że jednak to uczciwość jest dobra, a nie chciwość. No, prowadzenie biznesu, ekonomia współczesna, one powinny zawierać elementy moralne, etyczne. To nie musi być rozłączne, moralność, etyka, finanse, bankowość, ekonomia. Choć bardzo często tak jest, tak było i prawdopodobnie nadal tak będzie. No, bo czy moralne, etyczne z punktu widzenia tej cywilizacji chrześcijańskiej, łacińskiej jest tworzenie jakby całych pokoleń skazanych na niewolnictwo finansowe, niewolnictwo zadłużenia, długów nie do spłacenia? Czy moralne, etyczne z punktu widzenia naszej cywilizacji jest to, że 1% populacji ludzkości posiada 50% właściwie całego światowego majątku, że dzisiaj największe pieniądze zarabia się na krachach, na kryzysach sztucznie wywoływanych? Czy takie kategorie ekonomiczne jak zysk, popyt, marża, dywidenda, czy takie kategorie możemy zastąpić wartościami takimi jak zaufanie, współdzielenie się, uczciwość, sprawiedliwość, sprawiedliwy podział, miłość bliźniego, wrażliwość na biedę? No to są trudne pytania. My żyjemy dzisiaj w czasach właściwie upadku nie tylko tej cywilizacji zachodniej, o której pisze pan profesor Roszkowski, ale w ogóle również w czasach upadku, powiedział, tradycyjnej ekonomii, czy tradycyjnych fundamentów teorii ekonomicznych. Mamy przecież cykliczne procesy, kryzysy bankowe, mamy właśnie mega spekulacje, mamy wojny walutowe, wojny handlowe, oszustwa, manipulacje księgowe, bilansowe, mamy mega już korporacje, które są silniejsze od wielu państw, mamy gigantyczne różnice majątkowe, które są znacznie większe niż w średniowieczu, w systemach feudalnych. Oczywiście jest pytanie, czy te nowe propozycje, które się pojawiają, te eBaye, Ubery, streetbacki, fintechy, jak co byśmy tam jeszcze nie wymyślili, czy one będą lepszym rozwiązaniem? No, też są poważne wątpliwości. Wydaje się, że biznes, ekonomia, bankowość powinny być w konwencji cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej jednak prorodzinnym. Powinny być prorodzinne, prospołeczne. One powinny uwzględniać aspiracje i potrzeby narodów, a nawet lokalnych wspólnot. Że muszą budować partnerstwo, lojalność, uczciwość, rzetelność, a nie tylko wojnę, wyzysk, podstęp, oszustwo, spekulacje, manipulacje czy niewolę za długi. Proszę Państwa, zysk, EBITDA, EBIT nie jest oczywiście kategorią moralną, czyli ten zysk przed opodatkowaniem nie jest kategorią duchową. Ale sposób, metoda tworzenia owego bogacenia się ma i powinna zawierać aspekty etyczne. Nie może być sukces biznesowy, finansowy osiągany w sposób haniebny, w sposób przestępczy, kosztem milionów ofiar, cierpienia setek tysięcy ludzi. A to jest przecież powszechne zjawisko. Oczywiście mamy kodeksy etyczne, mamy oddziały compliance w wielkich firmach, koncernach, bankach, mamy ład korporacyjny, mamy zasady współżycia społecznego i tak dalej, i tak dalej. I niewiele z tego oczywiście wynika, bo bez tej moralności ludzi biznesu, bez tych sumień ludzi biznesu, o których mówił Jan Paweł II, tak pięknie polski papież, że
jeśli Europa chce przetrwać, ja bym powiedział, jeśli cywilizacja zachodnia chce przetrwać, to sumienia przywódców, sumienia establishmentu, sumienia również ekonomistów, bankierów muszą być wypalone jak cegły w ogniu Ewangelii. Bo wtedy ten świat przetrwa, Europa przetrwa. Jeśli nie, będziemy jednak chyba świadkami tego, o czym pisze pan profesor. Oczywiście to oznacza również, że trzeba przywrócić właściwe znaczenie słowom. Słowom i czynom, ale przede wszystkim słowom, to o czym też pan profesor przed chwilą mówił, takim słowom jak prawda, wiara, dobroć, przyzwoitość, uczciwość, ale jednocześnie głupota, kłamstwo, podstęp, oszustwo, złodziejstwo. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak moralność biznesu, jak etyka banków, ale powinna istnieć moralność biznesmenów, etyka bankierów, ekonomistów. A przecież byli tacy filozofowie, ludzie pióra, jak dystrybucjoniści, jak Chesterton, wielki przyjaciel Polaków, który zwracał na to uwagę. Wydaje się, że te etyczne standardy moralne winny dotyczyć wszystkich dziedzin naszego życia, aktywności również biznesowej. No oczywiście mówi się, że światem rządził pieniądz. Mnie się wydaje, że to trzeba troszkę inaczej dzisiaj postawić ten temat, że to nie tyle pieniądz rządzi światem, co światem rządzą ludzie, którzy mają pieniądze. I dlatego możemy moim zdaniem wymagać pewnych zachowań etycznych, moralnych, jeśli chodzi również o sferę finansów czy bankowości. Otóż to, co Adam Smith w światu zostawił po sobie, mówił, że pewien monstrualny, bym powiedział, przesąd, który był żywiony przez Adama Smitha, że zgodnie z którym opatrzność tak stworzyła świat, aby ludzie mogli osiągać szczęście za sprawą własnego egoizmu. Co oznacza, że Bóg weźmie sprawy we własne ręce i pokieruje wszystkim w dobrą stronę, jeśli tylko ludzie zdołają być wystarczająco źli. Intelektualiści tamtych czasów nauczali bezdyskusyjnie i dogmatycznie, że gdy tylko wszyscy zaczną swobodnie kupować, sprzedawać, pożyczać, wyzyskiwać, wyrzucać na bruk oraz w praktyce swobodnie oszukiwać i kraść, to ludzkość nareszcie stanie się szczęśliwa. No niestety zwyczajny człowiek bardzo szybko odkrył, zrozumiał, że te szczęśliwości czasem kończą się w slumsach, czy w kolejnych krachach, czy kryzysach, czy utraconych dorobku całego życia. No słowem tam, gdzie go przywodzono i zostawiono samemu sobie. Tak pięknie i mądrze pisał Gilbert Chesterton o tych kwestiach. Dzisiaj doszliśmy do pewnego obłędu zupełnie w sferze finansów gospodarczych i bankowości. Proszę sobie wyobrazić, że nie tak dawno, kilka miesięcy temu, w czasie ligi koszykarskiej, jeden z koszykarzy amerykańskich z firmy Duke, gdy pękł mu but firmy Nike, temu koszykarzowi akcje spadły na giełdzie o 2%, czyli o miliard dolarów po tym, jak ukazało się zdjęcie tego pękniętego buta firmy Nike. Moim zdaniem te neoliberalne, wszystkie globalistyczne teorie ostatnich dziesięcioleci, one poczyniły tak ogromne szkody i tak wielką demoralizację, deprawację, że ta pragmatyczna bajka o tym, że istnieje ta niewidzialna ręka rynku, tylko tak się składa, że mało kto tą rękę widział, natomiast wiele widziało ofiarę tej niewidzialnej ręki rynku. Czy ta druga wersja von Hayeka, który mówił, że tam jakby to nie było źle, to wszystko tam dąży do równowagi, no to widać, że po kolejnych kryzysach bankowych, że słabi okazują się być jeszcze bardziej słabi, zadłużeni, bogaci, jeszcze bardziej bogaci, bardziej bezwzględni. Coraz mniej mamy Janosików i Robin Hoodów, coraz więcej Rothschildów, Sorosów i Macronów, o którym tu już żeśmy dzisiaj mówili. Ta deprawacja, moim zdaniem, umysłów przedstawicieli wielkiego świata finansów, bankowości, biznesu, wielkich koncernów poszła tak daleko, że ostatnio mieliśmy do czynienia z takim przykładem, kiedy niemiecki
szef koncernu Volkswagena, Herbert Diess, pozwolił sobie na taką parafrazę, mianowicie na jednym z przemówień powiedział: EBIT macht frei. EBIT, czyli zysk, prawda? Zysk operacyjny. Zestawił z hasłem, no, powszechnie nam znanym, Arbeit macht frei, które wisi na bramie obozu koncentracyjnego w Auschwitz. No, rzekomo on chciał tylko podkreślić tą rolę, znaczenie zysku operacyjnego, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To tym bardziej groźnie i dwuznacznie brzmi, bo przecież wiemy, że fabrykę Volkswagena w 1938 roku osobiście kamień węgielny zbudowywał Adolf Hitler. To był przecież, to było auto na tamte czasy. Proszę Państwa, pomału już kończąc, powiedzieć tak, no, nawet jeśli posiadamy dużo pieniędzy, a wśród ludzi, którzy piszą te książki, to jak mówił Eras z Rotterdamu, nie jest powszechna historia, bo fortuna kocha głupich przede wszystkim. Nawet jeśli posiadamy dużo pieniędzy i innych dóbr materialnych, to powinniśmy się uważać tylko za, no, pewnym sensie zarządców tych pieniędzy, prawda, nie ich właścicieli, bo przecież jakby tego nie patrzeć, nie da się tego zabrać na tamten świat wszystkiego. Oczywiście są dzisiaj tacy ludzie, którzy twierdzą, że to oni tworzą ten porządek świata, że to oni są podstawą cywilizacji. Ludzi, którzy żyją w dobrobycie, ale jednocześnie w kulturze egoizmu, konsumpcjonizmu, którzy nie dostrzegają ludzi ubogich, ludzi słabych, ludzi zagubionych, ani tym bardziej nie potrafią wyciągnąć ręki do tych słabszych, takiej, nie mają sobie tego ducha, bym powiedział, nie tylko dobroci, ale i ducha mądrości, żeby zrozumieć tych, którzy zostali w tym marszu. Moim zdaniem potrzeba innej logiki życia, również w świecie finansów, żeby przestrzegać, żeby nie wyłącznie mówić o postępie, o nowoczesności, o nowych technologiach, ale powrócić do wartości, na których jest założona ta cywilizacja zachodnia, i stawiać również w finansach czy bankowości na człowieczeństwo, prawość i sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. A teraz jako wstęp przed wystąpieniem księdza Machniaka poprosimy o pieśń Na Jasnej Górze. Zagrały dzwony, lud kornie chyli swe czoła. Żalem skruszony i rozmodlony, dziś do królowej tak woła. Ach, nie opuszczaj, matko, swych dzieci, otul nas płaszczem jedyna. Niechaj nad Polską słońce zaświeci, wybłagaj łaskę u Syna. Na Jasnej Górze grają fanfary, lud wierny ziemię całuje. I niesie w darze serc swych ofiary wierność Maryi ślubuje. Nie daj nam zginąć, matko jedyna,
gdy nadejdzie śmierci godzina, przyjmij nas, Matko, do siebie. Nie daj nam zginąć, Matko jedyna, ze łzami błagamy Ciebie. A gdy nadejdzie śmierci godzina, przyjmij nas, Matko, do siebie. Ksiądz profesor Jan Machniak. Szanowni Państwo, temat, jaki został mi zadany przez wydawnictwo Biały Kruk, Polska trwa przy Maryi. I rzeczywiście temat, który jest jakby kwintesencją naszej wiary, wiary katolickiej, bo to nie przypadek, ale myślę, że zrządzenie Boże, że w naszej polskiej świadomości Maryja odgrywa tak ważną i tak istotną rolę. Zauważył to akurat nie nasz przyjaciel, ale wróg największy, Hans Frank, który jako generalny gubernator udał się na Jasną Górę i obserwował, co tam się dzieje w czasie okupacji, w czasie ciemnej nocy okupacji. W swoim dzienniku zapisał, że kiedy wszystkie światła zgasły dla Polski, jeszcze pali się to jedno światło. Światło ikony jasnogórskiej Matki Bożej Częstochowskiej. Jak to się stało, że właśnie w polskiej naszej świadomości Maria odgrywa tak ważną rolę? Przede wszystkim chrzest, 966 rok i to, co stało się naszym dziedzictwem poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa, z całym tym bogactwem ewangelicznym. W tym doświadczeniu wiary w Jezusa Chrystusa bardzo ważną rolę odgrywa Maryja. Jest świadkiem tajemnicy wcielenia, przyjścia na świat Bożego Syna. Jest świadkiem działalności publicznej Jezusa Chrystusa i jest świadkiem cierpienia i śmierci Jezusa na krzyżu. Można powiedzieć, najważniejszy świadek prawdy o tym, że Bóg stał się człowiekiem po to, aby zbawić świat. Ale jednocześnie Maryja jest świadkiem tego, że człowiek został odkupiony przez Boga, zbawiony przez Boga. Kardynał Józef Ratzinger w raporcie o stanie wiary pisał tak bardzo ciekawie, że pobożność maryjna, kult maryjny jest takim papierkiem lakmusowym dla podstawowego doświadczenia wiary, prawdziwości wiary Jezusa Chrystusa. Jeżeli jest kult maryjny, to znaczy, że jest prawdziwa wiara Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ Matka Boża jest świadkiem tajemnicy wcielenia, inkarnacji, tego, że Bóg stał się człowiekiem, ale jednocześnie w niebo wzięta, jest świadkiem tego, że każdy z nas jest przeznaczony do nieba. To wszystko, co tutaj było mówione, tak myślałem, jak połączyć, jak co zostało powiedziane o książce pana profesora Roszkowskiego, raport o sytuacji
cywilizacyjnej w Europie. Wydaje mi się, że ta prawda o Maryi jest takim znakiem nadziei dla nas. Jest takim niezwykłym znakiem nadziei dla nas wszystkich. I potem, patrząc tak po kolei na to doświadczenie wiary Theotokos, Matka Boża, to jest tytuł zresztą albumu Adama Bujaka. Prawda o tym, że Maryja jest Matką Boga, Matką Jezusa Chrystusa, Matką Człowieka. Kolejny dogmat o Matce Bożej to jest dogmat o dziewictwie Maryi. Dogmat, który został przyjęty z powszechnej wiary, nigdy nie został publicznie ogłoszony, ale pojawia się on oficjalnie już w Sumie Teologicznej świętego Tomasza Zakwinu. Dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, może jeszcze wcześniejszy, dogmat o niepokalanym poczęciu z połowy XIX wieku i dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. To jakby depozyt naszej wiary, obecność Maryi w tajemnicy swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ewangelia świętego Łukasza, Ewangelia, jak mówimy, dzieciństwa Jezusa i tam jest obecność Maryi, zwiastowanie, narodzenie Bożego Syna. Maryja jest świadkiem podstawowych wydarzeń w życiu Jezusa Chrystusa. Zawsze przypomina o jednym, że Bóg stał się człowiekiem, ale równocześnie jakby odwraca się ta proporcja. Człowiek został przeznaczony do tego, aby uczestniczyć w tajemnicy Boga, aby osiągnąć zbawienie. I teraz przechodząc do albumu Adama Bujaka, skoro mamy już to tło takie teologiczne, Maryja, która jest Matką Miłosierdzia, jest Hodegetrią Matką wskazującą drogę, jest Matką Czułą, Eleusis, jest Matką stojącą pod krzyżem, Stabat Mater. Te wszystkie obrazy w Polsce, które są obecne w naszej świadomości. Matka Boża od Franciszkanów, Matka Boża od Dominikanów, Różańcowa, Wspomożycielka Wiernych, a przede wszystkim ikona jasnogórska. Adam Bujak próbuje pokazać wielką tajemnicę obecności Maryi w naszej polskiej świadomości. Od Bogu Rodzicy poprzez potop szwedzki, aż po czasy współczesne, po czasy prymasa Wyszyńskiego, wszystko postawiłem na Maryję, po czasy Jana Pawła II, który niewolnictwo maryjne wziął sobie bardzo głęboko do serca, ale jeszcze nie zapominajmy też o świętym Maksymilianie Marii Kolbe, o tym, który był rycerzem Maryi Niepokalanej. To, co otrzymujemy w książce Adama Bujaka, w albumie Adama Bujaka, to jakby taka retrospektywne spojrzenie na doświadczenie naszej wiary. Tam są zawarte wszystkie te prawdy, o których tutaj mówiliśmy. Cztery fundamentalne dogmaty, prawdy ewangeliczne o obecności Maryi w naszym doświadczeniu wiary, w naszym życiu. Jest to, parafrazując generalnego gubernatora, światło nadziei na, również i na nasze czasy. Bo jeśli popatrzymy na pobożność, na to nabożeństwo, jest takim znakiem nadziei na te trudne czasy, w których przyszło nam żyć. I myślę, że jesteśmy wszyscy winni Adamowi Bujakowi wdzięczność za to, że taki właśnie album zaproponował nam na te trudne czasy, jednocześnie wydawnictwu Biały Kruk, które podjęło to wyzwanie i przygotowało tak wspaniałą książkę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że roztrzaskane lustro i Matka Boża bardzo się ze sobą wiążą, bo roztrzaskane lustro mogłoby nas zostawić w pesymizmie. Natomiast Matka Boża jest rzeczywiście znakiem nadziei i naszą mocą, siłą, naszą latarnią. I
przy tej okazji chciałabym powiedzieć taką jedną myśl, mianowicie co ważne by było w dzisiejszych czasach. Wydaje mi się, że właśnie nasze parafie, których mamy ponad 10 tysięcy w Polsce, powinny stać się na nowo takimi ośrodkami kulturotwórczymi, kulturalnymi, gdzie byłoby miejsce na propagowanie dobrej książki, która dzisiaj spychana jest kompletnie na margines. Chciałam przy okazji jeszcze pokazać Państwu o książce, której tutaj jeszcze do tej pory nie prezentowaliśmy, pana Bojaka. Jest to Polska Wschodnia, która również wpisuje się w ten nurt i może nie tyle roztrzaskanego lustra, ale albumu Matki Bożej, ponieważ pokazujemy tutaj nie tylko piękno Polski, ale pokazujemy również piękno polskiej wiary. A teraz poprosimy mistrza Adama Bojaka, żeby zabrał głos. Ja tylko właściwie na sekundkę, proszę Państwa, nie będę przedłużał. Chcę podziękować Leszkowi Sosnowskiemu za tą piękną szatę graficzną i takie przemyślenie, pokazanie w piękny sposób tej książki. Oczywiście Joli, która napisała życiorys Matki Bożej w takim skrócie, taki syntetyczny życiorys od narodzenia aż do wniebowstąpienia. Myślę, że w tym czasie, w którym żyjemy, niezwykle podłym, ale też wspaniałych ludzi, w świecie, który mówi, że dziecko można zdewastować w wieku 4 lat. Ja mam wnuczka, który ma 3,5 roku i przychodzi do mnie z książką, żebym ja mu tą książkę w jakiś sposób przybliżał. Jak ja bym mógł temu pięknemu dzieciaczkowi powiedzieć, zajmij się seksem, zajmij się swoją pupą, przepraszam, że tak mówię wprost, bo teraz się o tym tak mówi często. Myślę, że ta książka powinna być takim zastanowieniem się, czym jest rodzina, czym jest piękna rodzina. Ta właśnie rodzina stworzona przez Matkę Najświętszą i świętego Józefa, gdzie ona urodziła, Matka Dziewica urodziła wspaniałe dzieciątko, które właściwie przez 2000 lat mówiło nam, czym jest piękno, czym jest dobro, bo przecież mamy to w Piśmie Świętym. Pamiętam, jak jeden ksiądz, jechałem do łagru z Omska i powiedział mi, wstąpiłem jeszcze do niezniszczonej świątyni i zobaczyłem taką kobitkę, trzymała jakiegoś takiego dzieciaka, ubrana była w takie złote szaty. Idę do księdza i mówię, kto to jest? On mówi, to jest Matka Boga. I mnie, staremu komuniście, który pakował ludzi do łagrów, przyszło jakieś takie niesamowite w tym momencie nawrócenie. Ja mówię, no ale teraz był ksiądz kiedyś pierwszym sekretarzem komunistycznej partii. Mówi tak, zobaczyłem Matkę Najświętszą, zobaczyłem takiego dziwnego człowieka przybitego do krzyża i tam się dowiedziałem, kim są te postacie dla świata. I myślę, że teraz wracając z powrotem do Polski, myślę, że taka refleksja, właśnie taka refleksja nad obrazem, nad słowem jest w tej chwili bardzo ważna i bardzo istotna, żebyśmy się rzeczywiście nawrócili i nie wchłaniali tych potwornych brudów, które nam są wtłaczane każdego dnia. Dziękuję bardzo. Myślę, że jakoś Państwu w tym pomagamy, wydając właśnie takie, a nie inne książki, żeby one stanowiły to antidotum.
bardzo dziękuję w imieniu wydawnictwa i w imieniu naszych gości za Państwa cierpliwość, za wysłuchanie wszystkich wykładów. Zapraszamy tutaj po autografy tych Państwa, którzy chcą mieć je na książkach. I może na koniec jeszcze nawet, jeśli Państwo tu będziecie przychodzić, podchodzić do nas, niech towarzyszą nam jeszcze słowa ostatniej pieśni. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Mario, wzywam Cię, przybądź do mnie, gdy życie jest wiosną. Mario, szukam Cię, kiedy młodość nie liczy swych lat. Mario, jasnych dni, Tyś jest pieśnią słowików radosną. Mario, wielkich snów, z Tobą będę budował swój świat. Mario, prowadź mnie, kiedy słońce przygasi cień nocy. Mario, podaj dłoń, kiedy życie zagubi swój sens. Naucz nas kochać, Maryjo, prawdę i radość niesie świat. Zapalaj uśmiechem serca i Twego Syna nam daj. Naucz nas kochać, Maryjo, prawdę i radość niesie świat. Zapalaj uśmiechem serca i Twego Syna nam daj.